Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Front Architecture. A dzisiejszym moim gościem jest Tomasz Ducin, osoba chyba, której nie trzeba przedstawiać w polskim IT, konsultant, trener, wydawca taki, znaczy może nawet nie do końca wydawca, ale po prostu autor takich szkoleń jak architektura na, na froncie czy speaker na, na konferencjach. Cześć Tomek, miło mi cię powitać dzięki, że zgodziłeś się, wystąpi w odcinku. Cześć Marcin, bardzo się cieszę, że mogę u Ciebie gościć i witam wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. Hmm? A dzisiaj porozmawiamy sobie o architekturze frontonowej, o temacie, który jest, myślę, na wielu konferencjach spychany, a bardziej konkretnie porozmawiamy o architekturze i organizacji. Czym, czym to się różni, a znaczy jakim architektura ma wpływ i czym w ogóle możemy rozmawiać? O architekturze, bez y, rozmawiania o organizacji czy potrzebach organizacji. Mm -hmm. To jest a... jakby jedno z drugim jest nierozłączne od siebie. Jeżeli mogę tak troszeczkę jeszcze skomentować to, co powiedziałeś, że y, tak, na konferencjach tego nie widać, a ja bym powiedział, y, dodał do tego, że. To spycha ten temat, to ja bym powiedział, że chyba najbardziej frontendowcy. Wydaje mi się, że świadomość tego, jak ważna jest w ogóle architektura aplikacji frontendowych czy ogólnie klienckich, jest bardzo mała. No, tak samo ja, jak i ty, jesteśmy jednymi z tych niewielu osób, które próbują tą świadomość zwiększać, więc mamy nadzieję, że osoby, które nas słuchają, zainteresują się tym, żeby coraz więcej rozważać różnych tematów architektonicznych, żeby inaczej patrzeć na nasze aplikacje, mniej narzędzi, więcej kwestii plusów minusów, konsekwencji, trade-offów, patrzenia jak w dłuższej perspektywie czasu, aplikacje się rozwijają, jak się je utrzymuje. No i miejmy nadzieję, że w konsekwencji pojawi się też więcej toków na konferencjach. No, mam taką nadzieję, ale nie, nie wiem, czy e, wydaje mi się, że to jest trochę takie samo napędzające się koło, nie? ciężko powiedzieć, co jest pierwsze czy, czy kura, czy jajko. Bo e, z jednej strony, jeżeli tych toków na konferencjach byłoby więcej, no to świadomość byłoby większa. A z kolei jeżeli ludzie by się tym tematem bardziej interesowali, to podejrzewam, że toków na konferencji by było więcej, więc e, to tak trochę. Yy, no tak, to na pewno jedno z drugim się napędza. Aczkolwiek powiem ci, że w porównaniu do tego, co było jeszcze 5 lat temu, gdzie. Jak ciężko mi było wskazać kogoś innego niż ja sam, kto by, kto by jakieś toki architektoniczne, frontendowe robił. To teraz moim zdaniem to drgnęło i jest tego coraz więcej. No, można mieć tam jakieś, że tak powiem, większe sympatie albo, albo jakieś tam zastrzeżenia do tego, co jest mówione, ale, ale to już nie jest takie totalne zero, jak, jak było jeszcze, jeszcze relatywnie niedawno, więc myślę, że gdzieś tam drgnęliśmy, ruszyliśmy z miejsca. Mhm. Ale też, jakby, potrzeby biznesowe się pojawiają, nie? bo kiedyś, powiedzmy apki frontendowe to było a, po prostu jakaś tam apka, która renderuje widok, tak, to teraz już mamy i architekturę rozproszoną i teraz ludzie w biznesie też mają większą świadomość i patrzę, że jednak osoba, która na przykład ogarnia tą architekturę backendową, to ona nie do końca może mieć, powiedzmy, takie rozeznanie w tym, co się dzieje na frontendzie i, czas i nie, nie jest do końca w stanie, powiedzmy, podjąć dobrych decyzji, nie? Znaczy, nie zawsze to jest, powiedzmy, jeden do jednego. Inne po prostu problemy, inaczej się je rozwiązuje. Mm -hmm, mm -hmm. Kilka rzeczy poruszyłeś. Z jednej strony to, że faktycznie kiedyś aplikacje front-endowe w zasadzie to nie były aplikacje, tylko to była warstwa prezentacji. Um, stan trzymany w sesji backendowej, cienka warstwa jakiegoś ASP, JSP czy PHP i OLO, Natomiast wraz z rozwojem aplikacji klienckich no coraz więcej funkcjonalności frontend klient na siebie, na siebie przejmuje, w tym przede wszystkim obsługę stanu, obsługę różnych flow. Bardzo częsty przykład, po stronie backendu mamy na przykład jakieś przetwarzanie procesów biznesowych z uwzględnieniem bardzo często Domain Driven Design, gdzie jakieś tam różne wzorce stosujemy. Natomiast po stronie frontendu to może być krót, po stronie frontendu to może być maszyna stanowa, to mogą być zupełnie totalnie różne rzeczy. Natomiast to, co powiedziałeś, że może być jakiś specjalista backendowy, który nie do końca będzie wiedział, co, jest, co się dzieje po stronie frontendu, jakie tam są praktyki i tak dalej. Z jednej strony tak, no bo ciężko być, nie wiem, super ekspertem od wszystkiego. Natomiast od takiego rozgarniętego architekta czy kogoś, kto pełni taką rolę, jednak bym oczekiwał, żeby Ym, jakaś, jakiś procent zainteresowania i uwagi jednak był poświęcony frontendowi. Bo to jest trochę tak, jakbyś był ym, specjalistą, nie wiem, od jakiejś tam platformy serwerowej i na przykład miał blade pojęcie o bazach danych, miał blade pojęcie o tym, jak działa na przykład cloud, yy, czy blade pojęcie o tym, jak działa security. No jak gdyby jako architekt, yy, znaczy architekt trochę tutaj już może pójdę krok do przodu, ale no musisz być multidyscyplinarny, więc ym, jeżeli jakiś architekt konsekwentnie olewa frontend, no to moim zdaniem to nie idzie w dobrym kierunku. Mm -hmm. Nie trzeba być ekspertem od wszystkiego, ale jednak podstawowe pojęcie, jak w ogóle w jakim kierunku idziemy właśnie, co z tymi mikrofrontendami, co z server-side renderingiem, jakie są te podstawowe trade-offy, to jednak, to jednak trzeba by było wiedzieć moim zdaniem. Tego mm -hmm. bym oczekiwał. Tak, raczej znaczy to, po co się zgodzę, nie? Jeżeli teraz już wchodzimy w jakieś konkretne implementacje, na przykład, nie wiem, czy użyć Web Modu module Federation, czy, czy coś innego, tak, to taka osoba już może mieć problem z doborem technologii i yy, zdecydowaniem, czy na przykład to będzie lepsze rozwiązanie, czy inne, bo nie miała z tym doświadczenia, może się przejechać i tak dalej. Masz na myśli decyzje technologiczne, w sensie, że tak, idziemy w jakimś tak. kierunku, tylko jaki konkretnie tool. Nie, no tak, to jakby uwzględniając jeszcze to jaka jest częstotliwość zmian narzędzi, wersji, kompatybilności i całego tego pierdolnika po stronie Node'a versus platform takich jak .NET czy Java, no to nie dziwię się, że oni mogą mieć problem, żeby, żeby na tym nadążyć. Um, no to... My sami za tym nie zawsze. Tak, siedząc tylko we frontendzie ciężko na za tym wszystkim, a nie mówiąc, że jeszcze ktoś powiedzmy, jakby to nie jest jego główne pole zainteresowań, czy ten obszar. Tak, tak, a w ogóle a propos jeszcze właśnie zmienności technologii i architektury i tak dalej, tak sobie wyobraziłem ym, podczas tej rozmowy, że jest takie trochę plemie w naszym tym świadku frontendowym, które jest yy, zajarane tylko i wyłącznie narzędziami, kompatybilnością tego, co dana wersja w danym momencie umożliwia i tak dalej. Są osoby takie jak ja czy ty, które są zainteresowane architekturą, no i wreszcie są osoby, czy te jak ogólnie jak rozwiązywać problemy biznesowe przy użyciu kodu jakichś tam aplikacji frontendowych. No i też są osoby, które próbują jakby łączyć to jedno i drugie i być specjalistą w jednym świadku frontendowym i w drugim, to już jest naprawdę wyzwanie, nie bo mm -hmm. siłą rzeczy, um, uczenie się rzeczy wysokopoziomowych wymaga naprawdę dużo wysiłku i tutaj te rzeczy się, w sensie architektura, design, wzorce, trade-offy, one się raczej nie dezaktualizują. Natomiast wymagają moim zdaniem dużo większego wysiłku, żeby to wszystko skumać. Natomiast yy, narzędzia, cóż, no próg wejścia jest po prostu taki jak tutorial. Natomiast dezaktualizowanie się no to jest po prostu no, jazda. W tej chwili nawet, nie wiem, pracuję nad swoim blogiem, nie? Stwierdziłem, nie będę brał żadnej platformy, tylko po prostu skleję sobie, żeby po prostu nie uczyć się żadnych rzeczy, po prostu jak trzeba wygenerować stringi dynamicznie, to fire. Nie ma żadnej biblioteki kuźwa do Markdowna, która potrafiłaby obsłużyć po prostu Markdowna normalnie, żeby był jeszcze table of contents, bo generują w inny sposób slagi, nie? czyli to takie wiesz, hasze, nie? Uż, po prostu, co trafisz na jakąś małą rzecz? W sensie, jakby są takie, są śmaki, jak próbujesz połączyć, to okazuje się, że jest po prostu niekompatybilne i zaczyna się rzeźba. Prędzej czy później. Um, no, dojrzałość miejscami pozostawia um, dużo do życzenia. To jest akurat sprawa tam sprzed dwóch czy trzech godzin, i tak mi się spieku. Jednak nie jest dobrze jeszcze. No, no nie. Działam. kiedyś tego tak, jak swoje strony stawiałem, to już postawiłem w czystym HTML-u, w CSS-ach. Nie. Um, dobra, my się postawię. No, Wziąłem sobie Wajta nie? I tak patrzę, no dobra, tu jakiś program z konfiguracją, to coś z tego, nie myślę, że zrobię coś prosto z tego, a no jednak nie, nie idzie, nie? Dokładnie. I... No i ja wyszedłem z założenia, że jeżeli. Co, co ja chcę w ogóle robić e, pisząc bloga? Ja chcę dostarczać jakiś kontent, jakąś treść pisać, która miejmy nadzieję będzie interesująca dla ludzi. Gdybym wziął się za jakiegoś, nie wiem, Wita, nie wiem, Jekyla, czy jakiekolwiek tam Elementy, jakiekolwiek platformy do blogów czy narzędzia do blogów, to ja na początku muszę ten czas, który bym poświęcił na tworzenie treści, musiałbym poświęcić na naukę narzędzia. Fajnie, spoko, tylko no, doban ma tylko 24 godziny, więc stwierdziłem, dobra, po prostu no, może i blog będzie na taśmę, uj, ale przynajmniej, przynajmniej treść będzie szła, nie? Na tym mi, na tym mi zależy. A w momencie, kiedy treść się obroni, no to i, nie wiem, i kasa mhm. na zrobienie bloga porządnie się znajdzie. Z mhm. tego założenia wychodzę, nie? Mhm. Tak, tak, nie? Ale z właśnie takiego podejścia wydaje mi się du dużej ilości programistów, szczególnie na tych, powiedzmy niższych szczeblach brakuje, bo w, to jest bo wiesz, hmm, powiedzmy, jakbyś był senior, to prawdopodobnie byś zaczął od wyboru technologii i stawiania sobie bloga, a dopiero później zaczął po prostu blogować, nie? E i, I nigdy byś mógł, mógł w ogóle do tego, powiedzmy, miejsca, gdzie zaczniesz blogować, po prostu nie dojść, bo się zagrzebiesz w tym, żeby postawić jakąś fajną stronkę. E I tak To jest bardzo możliwe. No i, takiego właśnie, ja no, no I takiego nastawienia na powiedzmy produktowego, nie, no to jednak się uczysz powiedzmy z czasem, a właśnie, jeżeli już mówimy o architekturze, no to należy mieć to doświadczenie, czy w sensie, no to architekt łączy po prostu trochę dwa światy, nie? Ten powiedzmy, programistyczny i ten biznesowy i musi połączyć po prostu te wymagania w taki sposób, że wiesz, do, dobra, jak to tak zrobimy, no, no spokojnie może. E, może, nie wiem, powiedzmy, dla programistów będzie fan, albo będziemy mieli super generyczny system, tak? Tylko, że po prostu biznes przepali masę kasy i cię dzwoni pewnie za jakiś czas, bo, bo stwierdzę, że po prostu zrobiłeś system, który w sumie nie był im potrzebny w danej chwili. Ja bym dodał do tego jeszcze to, co powiedziałeś, że. Że architekt łączy świat programistyczny czy tam techniczny i biznesowy, to dodałbym do tego jeszcze, do tych dwóch elementów, dwa dodatkowe, e, ma na celu osiągnięcie e, wymagań, tych, które, które gdzieś tam są postawione i musi się poruszać jeszcze w ramach ograniczeń. I na przykład tak jak powiedziałeś, no gdybym był jakimś tam juniorem, e, znowu, to e, czym bym się kierował? I tak sobie pomyślałem tak szybko, dobra, czym bym się kierował? Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to jest, a ile ja mam na to czasu? Nie, to, to jest w ogóle krytyczne. W jakich, jaki jest twój cel? No, to jakby wiemy, jaki to jest cel, nie? Ale przede wszystkim, jakie są ograniczenia, w jakich się poruszasz? I wydaje mi się, że to jest jedna z takich rzeczy, które odróżniają doświadczonych od mniej doświadczonych deweloperów, inżynierów, w zasadzie inżynierów, to jest, na ile świadomie my podejmujemy te decyzje w ogóle. Znaczy, wiesz, definicje architektury, architekta, to tam, wiesz, zaraz możemy sobie jeszcze o nich porozmawiać, natomiast jest, jest cała masa. Jedna z tych, która mi się podoba, to jest właśnie podejmowa, a propos decyzji, a drugie to jest właśnie poruszanie się wśród ograniczeń. Osiąganie tych celów pomimo ograniczeń, no i też bycie świadomym tych, tych ograniczeń, nie? no bo nigdy czas mm -hmm. nie jest nieskończony, nigdy kasa nie jest nieskończona. Mm -hmm. Tak, to to z kolei moje taką ulubione, to chyba jest e, architektur to jest szereg ciężko zmijalnych decyzji. Czyli e, nie, no, załóżmy jedną decyzja, tak, bo e, decyzja może być wybór powiedzmy jakiejś konkretnej biblioteki, tak? Ale żeby w, w, być w stanie wybrać tą konkretną bibliotekę, to musimy e, podejść jakieś inne decyzje. Na przykład, czy stan ma być. E, jeżeli mówimy o zarządzaniu stanem, nie, Czy stan ma być e, cent, e, scentralizowany, czy nie, nie scentralizowany, Czy ma, ma mieć e, być na zasadzie tych komend, e, czy, czy nie i, i tak dalej, nie? Dopiero powiedzmy, jeżeli sobie zrobimy takie, wszystkie te decyzje spiszemy, nie? No to doprowadzi to nas do powiedzmy jakiejś końcowej decyzji. I teraz e, te decyzje muszą powiedzmy... Być na tyle dobrze podjęte, żeby realizować obecne rozwiązania, ale zarówno e, nie przesadzić, powiedzmy, z, z rozwiązaniem e, i żeby t, te rozwiązanie było na tyle otwarte, żebyśmy w przyszłości mogli, powiedzmy, dodawać nowe funkcjonalności w miarę e, sprawnie. Mm -hmm. mm, tak jest. Ja bym tutaj też dodał do tego, co powiedziałeś, że może być taka: można podjąć taką decyzję, która będzie trochę pułapką, która nam zamknie drzwi. Mam na myśli to, żeby. W momencie, kiedy podejmujemy jakieś decyzje, że na przykład będziemy używali takiego podejścia albo takiej biblioteki, do tego zaraz wrócimy, żeby w miarę możliwości. Tak parafrazuję. Nie palić za sobą mostów, pozostawiać otwarte drzwi, żeby można było z czegoś się wycofać. Przykładowo, tutaj myślę, że to hasło musi paść. Redux, mój trochę ulubiony, trochę nieulubiony, mianowicie Redux ma swoje duże zalety, ale ma też swoje bardzo duże wady. Wada, której nie cierpię najbardziej, to jest to, że Redux chce być jedynym źródłem prawdy i teraz jeżeli na przykład podejmiemy sobie taką decyzję czy to będzie redukcja jakaś tam y, coś redukso podobne to tam jeden pies ale jeżeli decydujemy że coś ma być jedynym źródłem prawdy to zamykamy sobie wszystkie drzwi jesteśmy w dupie no bo jak będziesz chciał to kiedyś zmienić no to od razu ładujesz się w coś z czego nie ma wyjścia to, mhm. to są decyzje, których ja na przykład nie znoszę podejmować i to jest moim zdaniem główna taka, mm, główne zastrzeżenie wobec reduksa. I niestety na tym, na, na tym założeniu, że reduks jest jedyny, bazuje bardzo dużo rzeczy. Przykładowo, mamy ten time traveling. Mamy każdą zmianę dostępną jako obiekt, jako byt. Możemy sobie, no bo, bo akcje są obiektami, możemy sobie serializować je, możemy je przesłać po sieci, żeby mieć na przykład e, collaborative UI, jakiś tam collaboration, real time. E, możemy zrobić ten wspomniany time traveling, możemy to zesnapshotować do różnych jakich tam form, potem sobie to rozczytywać i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli, pewnie, jeżeli, tylko to ma sens tylko wtedy, kiedy Redux jest faktycznie jedynym źródłem prawdy w aplikacji. I teraz tak, chcielibyśmy mieć elastyczność, tak jak powiedziałeś, że w przyszłości zmieniamy tę decyzję, żeby na przykład w nowy Module, nowym mikrofrontendzie, robi coś tam inaczej, ale jeżeli my odejdziemy od tej reguły, która była przyjęta, no to mogą zacząć dziać się niefajne rzeczy i przyjmowanie narzędzia, które. Wymusza na mnie troszeczkę radykalne reguły, no tutaj już tak powiem czerwona lampka mi się od razu zapala, więc um, jak gdyby to, to, co mówisz, spoko, tylko pytanie, właśnie, gdzie znaleźć ten złoty środek, że podejmujesz decyzje, które dadzą ci te featurey, które potrzebujesz dzisiaj, natomiast nie zamknąć ci tych drzwi na przyszłość, nie? I to, 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 to moim zdaniem jest, jest, jest duża sztuka, nie? Ja tak też um, lubię, jak mam jakieś szkolenia, to lubię o tym w ten sposób mówić um, uczestnikom, że staram się nie być usatysfakcjonowany rozwiązaniem, które piszę dzisiaj, w sensie kwestii jakiejś tam, nie wiem, czytelności, wydajności, jakich tam wzorców i tak dalej, testowalności, tak jak ono jest dzisiaj, tylko zastanawiam się, jak ono będzie sobie żyło przez 3 lata. Próbuję sobie wyobrazić... Na czym ludzie mogą się pośliznąć, co mogą rozwalić, gdzie mogą się wywalić i sobie ryj rozwalić i tak dalej, co może pójść po prostu nie tak przez te trzy lata, nie? Um, bardzo często taką podpowiedzią, taką trochę heurystyką, co może pójść przez te trzy lata nie tak, to jest, jakbyś jak, jak byś zgadł, co, 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 co może najczęściej rozpieprzyć to, co zrobiliśmy, hmm. Twoim zdaniem. Co może najczęściej? A, kurde. No, wymyśliłeś sobie coś, piękny domek z kart, i potem przyjdzie ktoś i ciach, rozwalony domek no. z kart. Znaczy, no, to zmiana wymagań, nie? Tego pytania... Dokładnie, w... no dokładnie, zmiana wymagań, nie? Poczyniłeś założenia, które czas zinwalidował i już nie są y, słuszne ani zasadne. Dokładnie, mhm. nie? Więc teraz, y, jak zapewnić zaspokoj założenia biznesowe, żeby ich zmiana właśnie potem nie, nie, nie zamykała nam drzwi, nie? Więc y, taki jeden, jeden taki wniosek takeaway na szybko, to jest... Y, wstrzymywać się przed decyzjami, z których jest wycofać się bardzo ciężko. No tutaj na przykład wszystkie reduksy, niereduksy yy, i tak dalej. Mhm. No tak, dopóki yy, znaczy, nie jesteś yy, pewien tak no, na 100%, że faktycznie potrzebujesz takiego rozwiązania, no to lepiej po prostu go, go nie podejmować, bo zawsze jakby przyszły ty będzie miał więcej wiedzy, Odnośnie podjęcie tej po prostu decyzji, a jeżeli tak jak mówisz, no na przykład zaczniemy od stanem powiedzmy lokalnym, nie wiem, zamiast redakcja sobie ze już użyjemy czy, co, czy coś takiego, nie, no to później możemy sobie po prostu przejść na tego redakcja, jak będziemy potrzebowali i tyle, nie? W razie potrzeby, ale w drugiej strony, też odwrócić, no to będzie gorzej. Dokładnie. Z mojej perspektywy skrajna patologia, to co, to, 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 co powiedziałeś, to jest jak rozpoczynasz jakiś projekt albo moduł, nie wiem, jakaś apka w ramach architektury mikrofrontendowej, i zespół w ciągu pierwszego sprintu dwóch decyduje, jaki będzie miał tool stack. Nie, nie wiedzą, co będzie. Nie wiedzą, co jest trudne. nie dowieźli jeszcze nic sensownego, ale już w pakiet JSON-ie 20, 30 zależności, nie? Kurde, no nie. To jest totalnie bez sensu, nie? Skąd ty wiesz, czy dana biblioteka, na przykład, nie wiem, rzeczy, które kiedyś, kiedy jeszcze czasami, czasami, że tak powiem, zimno mi się robi, jak o tym pomyślę, Redux Form, nie wiem, czy miałeś okazję używać jakieś takie mega ociężałe biblioteki, które przepakowują ci obsługę formularzy przez event sourcing. To jest, to jest w ogóle. Mm, e Formika kiedyś używałem. E ale e właśnie, no wiesz, Redux Form, Formik, jeden, jeden pies, ale zasadniczo ehm, nawet nie wiesz, czy biblioteka, która ci. Um, daje jakąś dosyć zaawansowaną abstrakcję, jak gdyby ile ty w ogóle tych formularzy będziesz miał, biznes tego nie wie, więc po co się w to ładować. Um, dobra praktyka, zróbcie coś po prostu na jakichś, nie wiem, natywnych, e, reaktowych e, hukach, zróbcie coś na natywnych angula e, e, angularowych sygnałach, w momencie, kiedy po dwóch, trzech sprintach zobaczycie, że dany problem musicie powtarzać w kółko, no to wtedy będzie szybki refaktor ciach. Ale przynajmniej macie pewność, że faktycznie rozwiązujecie problem, który jest, a nie strzelacie za no trochę z dupy i e, zostawiacie za sobą przeinżynierowane rozwiązanie. E, kilka było takich aplikacji, które audytowałem i się okazało, że na przykład wskoczyła tutaj biblioteka X albo Y, już nie chcę wymieniać e, z nazwy, e, która, której to decyzja no, 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 nie da się jej obronić. Nie? Ale wiesz, dlaczego? Ale bo, Przedwczesna so, decyzja o toolstacku. Tak, ale no są pewne decyzje, które musisz wybrać, na przykład design system, nie? No, albo framework. Tak, no, albo framework, nie? No, no, no po prostu y są, no, nie obejdziesz się bez tego. A, tak, no, oczywi nie, i Oczywiście. No. I, i, I tutaj bardzo chciałbym ten, bardzo ważny temat poruszyłeś, że są decyzje, których y znaczy, których od opóźnianie byłoby absurdalne y i tutaj rozgraniczmy. Decyzje architektoniczne versus decyzje techniczne. Bo decyzja dotycząca frameworka, ona nie jest architektoniczna. To jest decyzja stricte techniczna. Bo teraz tak, czy możesz pisać reaktywnie w reakcie w Angularze w View w Sfeld? wszystko sensie W zasadzie każdy hmm, czy, nowoczesny frontend ci daje. Ale, wiesz, ale tutaj bym trochę po polemizował, nie? bo to może być no. decyzja architektoniczna w momencie, kiedy na przykład w e, Twojej organizacji e, masz na przykład e, e, samych programistów Angulara, nie? I teraz biznes ci mm -hmm. mówi, e, albo jest bardzo dużo, wiesz, na przykład e, dana technologia już nie ma e, i na, na rynku, i teraz e, powiedzmy e, z danej technologii jest po prostu x osób, nie? I teraz. Mm -hmm. e, e, jeżeli ma to podłoże jakieś biznesowe, nie? czyli na przykład mamy, nie mm -hmm, wiem, powiedzmy 100 programistów mm -hmm, e, kopiących mm -hmm. w angularze, no to wiesz, to będzie jednak trochę. Znaczy, okej, okay, i techniczne, i architektoniczne, nie? No, ale no, nie, nie wybierzesz sobie Reaktor w momencie, kiedy masz na, na ławce, powiedzmy 100 osób kopiących w angularze. Znaczy czynnik, wiesz co, to jest troszeczkę tak, pytanie na ile może będziemy chcieli tutaj wchodzić w taksonomię i nazewnictwo, nie? Generalnie zgadzamy się co do tego, że to jest decyzja ważna i to jest decyzja, którą zmienić będzie ciężko. Czy ją zaszufladkujemy tu, czy tu, to mhm. gdzieś tam jest wtórna rzecz. Ja lubię trochę myśleć, w sensie to, to, to rozgraniczenie, gdzie, gdzie ja robię tą granicę, to jest trochę tak. Jeżeli potrzebujesz, inaczej, nie kierujemy się bibliotekami jako takimi, bo właśnie... Frontendowcy mają troszeczkę to do siebie, że tutaj jest, wiesz, w newsletterze było o tym narzędziu, na konferencji było tamtym, na YouTube jest kolejne narzędzie, 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 jest taka po prostu pierdzielona narzędzioza i żeby tak trochę ludzi odkleić od tego myślenia o narzędziach, staram się tak mm, mówić dużo o cechach, jakie one na przykład niosą. Przykładowo ten wspomniany Redux, zcentralizowany raz, event sourcing dwa, um, definiowanie zmian jako obiektów. Czyli nie robisz czegoś takiego jak use state set state czy nie wiem signal.state signal.set przepraszam, tylko każda zmiana musi po prostu przejść jako obiekt, czyli ja to nazywam indirect state changes, czyli nie bezpośrednio zmieniam stan, tylko właśnie pośrednio przez jakiś tam obiekt, tam czy tam będzie reducer czy coś innego, to wszystko jedno, nie? Ale to są cechy, które są ważne, nie? Bo to one ci otwierają albo zamykają drogę do tego, żeby pewne wysokopoziomowe feature'y dostarczyć. I teraz, jeżeli się okazuje, że to Akurat spełnia Redux. Okej. Okay, I ja nazwałbym to tak: decydujemy się na event sourcing, decydujemy się na przykład na centralizowany stan, to są decyzje architektoniczne. Decydujemy się na przykład na Indirect State Changes. Natomiast Reduxa na przykład jako takiego wrzuciłbym do, 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 do kategorii, czy tam właśnie Angulary, ReactiveView, View do, do decyzji technicznych, ale to znowu, to mówię kwestia jest tylko już tam nazewnictwa. Zgadzamy się, że to jest ważna decyzja. I zgadzamy się, że tak, że niektórych decyzji nie ma co opóźniać, no bo z oczywistych powodów, nie? Mm -hmm. e, tak, e, no, no zgodzę się w tym, bo, bo jeżeli faktycznie podejmiemy decyzję na przykład, czy mamy stan centralizowany, czy nie, to wtedy mamy, powiedzmy, reduks rad jest jedno, jednym ze rozwiązań, tak? Możemy potencjalnie po Dokładnie. prostu sobie wybrać coś innego. Przykładowo um, y, jeszcze, nie wiem, y, wiemy na przykład, że póki co mamy y, monolit, ale zakładamy, że biznesowo pójdzie nam dobrze, zakładamy, że będziemy chcieli zatrudnić dużo programistów, więc gdzieś tam Solution architekt z tyłu głowy myśli sobie: Nie wykluczamy mikrofrontendów. No i na przykład teraz Solution architekt e, dałby guideline no dobra, tam architekt ktokolwiek nie, principal nie, nieważne dałby guideline e, scentralizowane zarządzanie stanem B. No bo to po prostu nas, nas wysadzi w powietrze. Nie? I teraz, jakie to będzie to rozproszone za, ten y, zarządzanie stanem w, jakimś, w jakiejś bibliotece, która, to, y, która daje y, wiele różnych storów, czy wiele różnych jakichś tam y, rozwiązań niezależnie żyjących od siebie, no to to już wszystko jedno, nie? Byle niecentralizowane, nie. Scentralizowane, mhm. nie? Mhm. Tak, a właśnie wspomniałeś jeszcze o Solution architekcie. Ja może tak pokrótce, chociaż trochę wytłumaczę, powiedzmy. Mhm. E, jakie są e, role, i mniej więcej czym się, czym, czym się różni? Nie? Bo te często powiedzmy, e, osoby mają też problem po prostu z zrozumieniem. Po pierwsze, bym zaczął od tego, że Architektów jest, wiele jest pozycji architekta. Nie? To nie jest tak, że powiedzmy, jest jeden, jeden architekt i ogarnia wszystko, bo mamy architektów korporacyjnych. Oni chyba, prawda, nazwa to Enterprise, mi się wydaje. Solution architektów, e, e, architektów aplikacyjnych, gdzie tutaj właśnie ląduje back-end, front-end, rozróżnienie, jeszcze tam cloud i tak dalej. Myślę, się nie będziemy wszystkich omawiać, nie, myślę, że można tak bardzo ogólnie sklasyfikować, że Enterprise to jest powiedzmy ktoś, kto. E, Ogarnia tak system powiedzmy jakiś korporacyjny, duży, gdzie tam mamy, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset po prostu jakichś dużych yy, aplikacji. Yy. Solution to jest, powiedzmy, trochę piętro niżej, że on no, ogarnia, powiedzmy, trochę mniejszy, powiedzmy, e, świat, nie? Czy tam, powiedzmy, że, że i Solution architekt to ogarnia, powiedzmy, cały świat, no to taki e, Enterprise to Solution architekt ogarnia, na przykład, jedno państwo. A, 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 aplik a Architekt Aplikacyjny to ogarnia, na przykład, jedno województwo, nie? Coś takiego, może porównanie, może tak będzie lepsze. Matrioszka taka. Mhm. Wiesz co? Nie wiem, czy, te, czy, 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 to czy to rozróżnienie, że tak powiem, jeszcze mocno jest używane. Na pewno są firmy, które tego używają. Natomiast określenia Enterprise Architect to powiem Ci, że nie wiem, czy od 10 lat. Jakoś się z nim wiele razy spotkałem, jakoś nie kojarzę, żeby mi się obiło oczy, kiedyś jak najbardziej, nie? Natomiast mm -hmm. w kontekście tego rozpraszania, w kontekście tego, że na przykład wiesz, nie masz już na przykład takich, wiesz, centralizowanych szyn ESB i tak dalej, więc jak gdyby raczej idziemy w kierunku takiego SOA, ale bardziej w, w stylu rozproszonym, gdzie nie ma jaki tam, wiesz, single points of failure, tak jak te, te nieszczęsne szyny korporacyjne, to. Nie wiem, czy ten podział ma jakieś duże znaczenie nadal. Yy, ja wolę myśleć bardziej o tym, że wiesz, software architekt, yy, po prostu jesteś architektem, yy, czy pełnisz taką rolę związaną z oprogramowaniem, jak gdyby już nie, 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 nie etykietując jakoś, jakoś, jakoś bardzo, nie? Chyba, że komuś to, mm -hmm. już tak powiem, robi różnicę, robi no to śmiało. Mm -hmm. A czy wiesz co, myślę, że to może być przydatne, jeżeli teraz rozmawiasz z jakąś osobą na przykład, nie? Ktoś się tytułuje, słyszy architektem, to żeby chociaż wiedzieć powiedzmy, mniej więcej za co on odpowiada i jakie to może być po prostu różnica pomiędzy jakimś tam innym architektem. No to myślę, że tylko pod tym kątem to chyba może być istotne. Tak, tylko musimy jeszcze uwzględnić tutaj, kojarzysz pewnie LinkedIn efekt. Nie wiem, czy widziałeś ten mem. Wiesz, wpisać sobie w tagline to można wszystko, tam. No, zdarzyło mi się y, tam rozmawiać z kilkoma osobami, które wpisały sobie architekt, i, mm, że tak powiem, niewiele za tym idzie, nie? jeżeli chodzi o wiedzę o wzorcach architektonicznych, jeżeli chodzi o w ogóle cokolwiek, co wykracza poza ich framework. No więc, y, no, wiesz, tak samo jak na przykład stanowisko senior developer się zdewaluowało, tak samo architekt się zdewaluowało. I w tym, w tym kontekście. Znaczy, może architekt się jeszcze nie zdewaluowało, ale jest w trakcie tej dewaluacji. I no właśnie, no, jakby widzi, że ktoś ma podpisane architekt. Okej, okay, ale to y, tak samo: jeżeli ktoś nawet jest jakimś enterprise architektem, czy to jest kwestia tego, że ta osoba naprawdę y, zjadła zęby na tych systemach i naprawdę ogarnia, co tam się stało, czy to jest na przykład jeden rok doświadczenia powtórzony przez 30 lat. 30 razy, nie? Rozumiesz, o co mi no, chodzi, nie? Że jakby klepie tak, cały czas w kółko rozumiem, i wiesz, rozumiem. zasiedzenia jest architektem, a, a wiesz, jakakolwiek wiedza o czymkolwiek, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 10 lat, to jest znikoma, o, o, o ile w ogóle jakakolwiek, nie? Więc jak gdyby to szufladkowanie, to tam ostrożny bym z tym był, nie? Różnie to, różnie to naprawdę bywa. To znaczy, wiesz, mi nie chodziło żeby już jakby konkretnie szefalatkowe, tylko że mniej więcej, powiedzmy, żeby osoba, która będzie oglądała powiedzmy na, na naszą rozmowę, żeby mhm. powiedzmy, mniej więcej rozumiała, po pierwsze, że są różne pozycje architektów i że te osoby mhm. zajmują się, powiedzmy. E, systemami w różnym powiedzmy stop... różnej skali różnej skali bo, bo mm -hmm, to, bo to mm -hmm. generalnie zazwyczaj łatki te łatki dlatego się je przypisuje także albo pracujesz powiedzmy e, bliżej kodu tak albo bardziej e, dalej kodu e, a powiedzmy bardziej wysoko z powiedzmy e, systemami nie i w zależności od e, jak dużo z, jak dużej skali no to po prostu masz mm -hmm. jakąś tam inną łatkę kodujący architekt albo nie kodujący architekt nie? No tak. Uwa Uwaga na niekodujących architektów. <taki> takie hmm. takie wymierające. No tak, latunek. tak, tak. Tak, no to, 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 to Powiem ci, co masz to, robić. To, mimo, to że, to, tak. że nie pobrudziłem sobie rąk od 15 lat i nawet na dobrą sprawę nie wiem w ogóle, jakich narzędzi używasz i jakie one mają plusy i minusy, ale ja ci powiem, jak powinieneś zrobić. Hmm. Albo powinnaś. No, no, no ale to, tak. tutaj, skoro rozmawiamy o frontendzie, to chyba wypadałoby dorzucić tutaj frontend architekta. <gry> Określić, hmm, jaki jest zakres odpowiedzialności. Jak ty to widzisz? Tu osoba, która przede wszystkim zna Toolstag, no i po jakby to określić, długofalowo jest w stanie powiedzmy: za, nie, nie, może nie nie zaplanować, tego za, zaprojektować po prostu aplikację, która będzie spełniała wymagania przy, obecne i przyszłe. Tylko powiedzmy w kontekście frontendu, czyli rozumie powiedzmy te problemy, tak? No bo generalnie to jest to samo, co na przykład architekt, który nie wiem, robi backend, tylko że po prostu nacisk jest położony na techniczny, nie? na powiedzmy na, narzędzia jest bardziej położony po prostu na frontend, że ta osoba na przykład bardziej ogarnia e, jakiś webpack, model federation, czy po prostu narzędzie frontendowe, niż na przykład bazy danych, redundancje i, i tego typu rzeczy. Hmm. Ale... Znaczy, bardzo Skie... bardzo mi się zgodził z tym, że właśnie, że to jest osoba, która ma uniwersalną wiedzę architektoniczną, ale też zna kontekst frontendu razem z jego hmm. specyfiką, bo jednak nie wszystko, nie, nie, nie wszystko hmm. jest tak samo, nie są e, tak, tak dużo bo to też rzeczy nie... podobnych, ale tak, bo, bo to też nie może być osoba, która tylko frontend ogarnia, w ogóle na przykład nie ma pojęcia o cloudzie, o backendzie, tak tylko że po prostu ogarniasz frontend, tak i teraz e, w ogóle nie, nie rozumiesz po prostu jak się zintegrować z innymi systemami. Nie? No, no jednak trzeba mieć, powiedzmy, to techniczne wiedzę szeroko, szersze niż powiedzmy sam frontend. E, no, ale też powiedzmy, skilla biznesowe, żeby po prostu się dogadać z biznesem e, i zebrać od nim wymagania w taki sposób. Żeby po prostu być w stanie zaprojektować ten po prostu system, nie. I w taki mhm. sposób, żeby on nie był przestrzelony. Czyli, że teraz, nie wiem, zrobimy super generyczny system, który będziemy budowali 5 lat, a po roku się nam biznes zwinie, ale z drugiej strony nie powiedzmy wszystko pochartkodowane, tak? Bo z kolei za 3 miesiące się nam zmieniło wymagania i po prostu będziemy przepisywali cały system od nowa. Mhm. Albo po prostu, że. W momencie, kiedy deweloperzy, którzy są sensowni, dają sobie radę, ale generalnie planowaliby po prostu podjąć decyzję, która by była trochę od czapki, no to żeby ich od tego troszeczkę yy, odwieść. Tutaj yy, no też. Czasami, czasami największą satysfakcję mam e, wtedy, kiedy uda mi się ludzi zniechęcić do robienia czegoś, no bo po prostu wydaje mi się, że z prawdopodobieństwem tam nie wiem, 99%, no to po prostu byłaby katastrofa prędzej czy później, nie? Właśnie, żeby, żeby w te rzeczy, które gdzieś tam są omawiane na konferencjach i tak dalej, fajnie, one mają sens w danym zastosowaniu, ale nie uniwersalnie, nie zawsze. Mm -hmm. Tutaj akurat myślę o mikrofrontendach, ale to nie wiem, na ile będziemy chcieli w to mocno wchodzić, ale czasami odradzić komuś robienie czegoś, co było. Sensu, no, jest no, nie mniej wartościowe, niż, yy, niż po prostu pokazać komuś, jak co się yy, robi, bo to też nie o to chodzi. Mm -hmm. No tak, to konferencje to do siebie, że każdy przedstawia wszystko w superletywach, że super jak zobacz, jaka technologia, ale osób, powiem ci wiem, dlaczego na... to jest zajebiste, tak. No, ale osób już na palcach można policzyć, które mówią, że dobra, to nas kopnęło w tyłek tutaj i tutaj, nie? I nie no. róbcie tego, bo. Tak. Tak, ja staram się też tak swoje prezentacje robić, żeby 49% powiedzmy było na plusy, ale 51% na minusy. Dlaczego? Właśnie dlatego, bo po prostu mało kto kiedykolwiek mówi o tych minusach. Nie? A jeżeli zaczniesz od tego właśnie, kiedy tego nie robić, nie? znaczy może nie zaczniesz, ale kiedy to mocno wybrzmi, no to to jest jednak, yy, znaczy dla mnie też to zwiększa wiarygodność. No bo jeżeli ty mówisz tylko o plusach, a minusy nie to, że negujesz, ale przemilczasz. No to teraz tak, yy, ja mam dwie wątpliwości. Pytanie, czy. Ty w ogóle wiesz, o czym mówisz? W sensie, jakie jest twoje zrozumienie tego tematu? I drugie, czy ty przypadkiem nie jesteś sprzedawcą? Mhm. Jakimś, wiesz, adwokatem, ewangelistą, czy jak to się teraz nazywa, influencerem, nie wiem, na jedno wychodzi, nie? Jeżeli ktoś nie mówi o minusach, to... no. Dużą, dużą wątpliwość mam co do, co do wiedzy lub in, i lub intencji tej osoby. Mm -hmm. no, więc jeżeli będziecie mieli okazję kiedykolwiek o czymś mówić, to podkreślajcie, drodzy Państwo, minusy, bo to, no to po prostu dowodzi pełni zrozumienia problemu. Gdzie czegoś nie stosować, jak czegoś nie stosować. Tutaj mój ulubiony przykład. 10 lat temu był gigantyczny wysyp prezentacji dotyczących y, architektury mikroserwisowej, y, gdzie było omawiane, o, że to w ogóle skalowalność, w ogóle wszystko będzie szybciej, szybciej, nie w mikroserwisach. Y, spoko. Dwa lata później. Był z kolei wysyp prezentacji, jak spierdolić swój system mikroserwisami, yy, trzy podstawowe błędy, albo jak zniszczyliśmy swój produkt, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Wydaje mi się, że my jesteśmy w tej chwili z mikrofrontendami jeszcze w tej fazie wcześniejszej. Yy, zamierzam w ogóle właśnie zrobić prezentację, yy, kilka sposobów na to, żeby zdewastować swój frontend, źle zastosowanymi mikrofrontendami, ale zasadniczo za mało mówimy o. Minusach, gdzie czegoś hmm. nie stosować. Za mało jest tego rozmawiania o trade-offach. No ale tak, troszeczkę wracamy do, do początku rozmowy, więc yy, tak. Hmm. No tak. No tak, bo to jest taki. No to jest norma. Ja pamiętam, właśnie to, mikroserwisy to jedno, też pamiętam. Hype na e, bazy obiektowe. się Wszyscy rzucali na, na to, bo, bo super, bazy obiektowe. A później się też z tego wycofywali, bo się okazało, że e, dobre, ale tylko do konkretnych zastosowań, a już nikt o tym nie mówi, i tak dalej, nie? Więc no, Znaczy, chyba... nikt o tym nie mówi. Właśnie, jak gdyby to, czy ktoś o czymś mówi, czy nie mówi, jakby so what, nie? To, co się liczyć powinno, to są cechy. Nie? Znowu, no tak. ile, ile się teraz mówi o redukcji? Znowu się do tego odwołam. Nie? Redux wydaje mi się o tyle ciekawym przypadkiem, żebyście nie pomyśleli, że ja jestem jakimś tem, Redux fanboyem. Yy, nie. Yy, ale Redux jest takim jaskrawym przypadkiem, że bez względu na framework każdy mniej więcej wie o co w tym chodzi. Nawet backendowcy w większości wiedzą mniej więcej trzy po trzy, yy, jak się, jak się reduksa yy, używa. Dzisiaj się o nim nie mówi, ale czy on stracił rację bytu? No, absolutnie nie. Tam gdzie, tam, gdzie on ma sens, tam, tam nadal ma sens. E, a już e, jakby bardzo smutno mi się robi, to jeszcze pytanie: jakby, czy smutno mi się robi, czy mnie krew zalewa, ale jak e, słyszę głosy pod tytułem: no nie, 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 reduks jest B, no to w czym, o, w czym robicie stan w reakcie? No, piszemy własne konteksty. No, no i można, z... nie? Tylko, że, że bez zrozumienia bez roz... to dużo, wiesz, nie zmieni. Czy znaczy, wiesz, no. jak gdyby nie, nie jest branie pod uwagi, wiesz, performance'u, nie ma brania pod uwagi, wiesz, kosztu mm. wytworzenia, nie ma brania pod uwagi, wiesz, w ogóle masy szczegółów, które musisz, o które sam musisz zadbać, które potem musisz przetestować, znajomości w ogóle rozwiązań, testowalności, w ogóle masa rzeczy, nie? I właśnie, mm -hmm. jakby to, czy o czymś się mówi... Jak gdyby to wpływa na znajomość albo po świadomość, że dane awareness, nie? Po angielsku to często w ankietach jest. Nie czy używasz, nie czy lubisz, tylko w ogóle czy wiesz, że to coś w ogóle istnieje, nie? I, i moim mm -hmm. zdaniem to powinno mieć tylko na to przełożenie, a broń Boże na to, czy czegoś używać, czy nie, nie, Jeżeli robicie jakąś monolityczną aplikację i nie zamierzacie używać żadnej architektury rozproszonej, to moim zdaniem pod kątem stanu lokalnego Redux jest tak bardziej valid wyborem, nie? Nie mówię, mm -hmm. że najlepszym, ale walid wyborem. Mm -hmm. Na przykład do y, trzymania stanu serwera nie, ale, ale do trzymania stanu klienckiego jak najbardziej tak. I w mm -hmm. ogóle dostajecie z automatu, testowalność dostajecie z automatu, świetny performance. I to się w ogóle też okazuje, nie? Jak właśnie ktoś bierze sobie surowe konteksty, ludzie piszą. Jak wchodzimy na, na, na szkolenia, właśnie w, zagadni, w zagadnienia. No teraz to troszeczkę zmieni się przez React Compiler, ale jak wchodzimy w zagadnienia związane z performancem, to ludzie się w ogóle, wiesz, <słuch> tro, na początku jest trochę przerażenie. Ja już nie mów, nie, nie komentują jakby swojej decyzji, a potem wiesz, jak gdyby, o Jezu, ile tych rzeczy jest i dopiero wiesz, tam po, po jakimś tam dniu czy ileś do, dopiero jest ta refleksja, o kurde, to jednak nie, to jednak, mhm. to jednak on wcale nie jest taki zły, jak on tyle rzeczy bierze pod uwagę, nie? No właśnie, no mhm. hype-driven development, nie? Mhm. Mhm. No, no tak, to e, trzeba jakby no podejście jakby te decyzje odpowiedzialnie, nie? I tu możemy przeszę trochę do Matu dzisiejszego mm -hmm. odcinka i porozmawiać właśnie o tej organizacji. Czy my Możemy w ogóle takie decyzje podejmować, powiedzmy w oderwaniu do organizacji, nie? Czyli jestem, powiedzmy Jakimś programistą, nie wiem, programistą, architektem, generalnie pracuję przy wytworzeniu oprogramowania. Tak? I teraz, czy ja mogę sobie podjąć decyzję, jakąkolwiek ona by była, czy do wyboru powiedzmy jakiejś konkretnej biblioteki, frameworka, czy powiedzmy, nie wiem, pójście w architekturę, nie wiem, rozproszono, nie rozproszono i tak dalej, bez mówienia w ogóle o potrzebach organizacji. Co, no, dla mnie piłka jest krótka i <laughs> pewnie się tu myślisz, <laughs> jaka? <y> Trochę bym tutaj się odwołał do tego, na przykład czym są w ogóle dobre praktyki. Nie? Dobra praktyka to jest coś, co sprawdza się często, ale nie zawsze. Kiedy dobra praktyka jest dobra? No to zależy. I teraz, każdy głupi wie, że odpowiedź uniwersalna brzmi, to zależy, ok, ale zależy od czego? Od kontekstu, nie? No jeżeli oderwiesz w ogóle jakikolwiek, wiesz, proces wnioskowania, łączenia klasy problemu z klasą rozwiązania, oderwiesz to od kontekstu, no to no od razu otwiera się na ogromne ryzyko, że po prostu przestrzeli, że decyzja będzie z dupy i no to nie jest dobry pomysł. To nie jest tak, że kontekst organizacji, kontekst biznesu i tak dalej determinuje wszystko, bo, bo tak nie musi być. Natomiast ignorowanie kontekstu, no to to jest proszenie się o ogromne kłopoty. Chociażby zaczynając od tego, o czym mówiłeś, jeżeli chodzi o na przykład wiedzę ludzi, Przykładowo nauczenie. Na, na przykład, jeżeli mam do czynienia, na przykład z javowcami czy dotnetowcami, którzy mieliby robić jakiś frontend, to od dawna sugeruję, że um, Funkcjonalności, jakie udostępnia na przykład React i Angular, są na tyle zbliżone i podobne, że yy, to nie jest tak, że jedno jest jakoś dużo lepsze od drugiego, natomiast yy, ani w jedną, ani w drugą stronę. Natomiast yy, kwestia na przykład progu wejścia, no jest dosyć znacząca, nie? I to jest jakiś tam jeden z pierwszych, yy, pierwszych z brzegu yy, jak gdyby, yy, czynników, które mogą wpływać na decyzję. No ale no absolutnie najważniejszym, no to jest yy, kontekst biznesu. Yy, tutaj. Czynnik absolutnie kluczowy to jest rozmiar organizacji, charakter organizacji, przykładowo, czy to jest startup, czy to jest firma, która ma um, jakąś bazę klientów, czy portfolio różnych produktów. Um, dopiero raczkujące, czy to będzie już takie bardzo stabilne, jaki w ogóle jakimi budżetami dysponujemy, czy biznesowo na przykład jest jakaś straczka, przykładowo jeżeli nie dowieziemy czegoś to możemy mieć bardzo poważne kłopoty, i na przykład będziemy musieli naprawdę ciąć na jakości, czy nie ogromna ilość czynników. Przykładowo czy firma dokonuje akwizycji i przejmuje inne firmy z rynku, co na przykład już sugeruje, no prędzej czy później będą te mikrofrontendy. W sensie, chcecie czy nie chcecie, mm. będą. Nie? nie zdarza się to może często, żeby mieć taką firmę rekina, która połyka inne firmy na rynku. No ale jak jesteś w takiej firmie, no to jakby wiesz co robić. Nie? Mm. Czy, czy na przykład rzeczy związane z domeną. Mogą być decyzje, które będą na przykład nam determinowały. Przykładowo, jeżeli wykonujemy jakiś biznes związany z różnym, który wykonuje usługi, które udostępniamy w różnych krajach, co może z automatu wymagać, że po prostu będziemy musieli w jakiś konkretny sposób to wdrażać, bo na przykład inaczej będziemy wdrażali inny kod związany z innymi funkcjonalnościami albo na przykład jakiś, nie wiem, tam na, nawet nie w cloudzie, tylko po prostu nawet na Edge'u bardzo dużo jest czynników. A już mm. kończąc na tym, zupełnie inne będą aplikacje biznesowe, zupełnie inne będą na przykład serwisy informacyjne. To po prostu od sasa do lasa to całkowicie nam po prostu odwraca priorytety, co jest w ogóle ważne. Nie? I to właśnie priorytetami powinniśmy sterować nasze decyzje. Więc no, no nie, nie polecam nie brania pod uwagę kontekstu. Nie? Jak, jakby mm. Polecam nawet technologię w ogóle odłożyć i w momencie, kiedy się próbuje zrozumieć e, przestrzeń problemu, to żeby w ogóle tylko i wyłącznie skupić się właśnie na tym, co mówisz, czyli na kontekście, nie? żeby zrozumieć, jakie tam są wyzwania, jakie tam są opportunities, e, jakie są ograniczenia, nie? i dopiero potem, jak się zrozumie, na czym problem polega, na czym ograniczenia polegają, po czym my się w ogóle poruszamy, to dopiero potem próbować przełożyć to na technologię, nie? żeby e, na przykład debilne decyzje wykluczyć już na etapie po prostu myślenia, a nie, a nie kodowania. Mm -hmm. Tak, teraz jeszcze sobie pomyślałam o, o, tak, o jednej takiej osobie, która, z którą współpracowałam, był architektem dobrym, i ona zawsze zadawała pytania, nie? I zadawała te py pytania w sensie, w pewnym, i w pewnym momencie było coś takiego, że biznes zadał pytanie do, tego, do tej osoby, a ona powiedziała. To, to ja chcę się dowiedzieć, jak ten system działa, co ja, mam, ja muszę zrobić, nie? A, a nie jakby odwrotnie. On zadaje po prostu te pytanie, bo chce zrozumieć po prostu, jak, jak ten system ma działa, czy dopiero jak będzie miał powiedzmy zrozumienie tego, co, co ma zrobić, to potem będzie mógł jakby zaproponować jakieś rozwiązanie. Bo jeżeli ja nie wiem, co ja chcę stworzyć, tak, to, no to skąd to ja wiem, czy rozwią. Powiedzmy, te rozwiązanie, które zaproponowałem, to one po prostu spełni te wymagania, nie? jeżeli nie wiem, co je robię. Ale to brzmi dobrze, że mm. dużo pytał, chciał poznać, poznać tak, tak, tak. domenę, poznać organizację, poznać mm. potrzeby, zanim będzie cokolwiek robił. No. Też jest taka metoda mentorowania, którą bardzo, bardzo lubię stosować. Nie dawać ludziom odpowiedzi, tylko dawać naprowadzające pytania. Oczywiście wiadomo, że. W jakimś tam znośnym, znośnym zakresie i ilości i częstotliwości. Natomiast dobre pytanie też potrafi pobudzić do, do myślenia. Nie, nie mm -hmm. dawać ludziom na tacy, bo jak się ludzie rozpędzą właśnie w myśleniu konstruktywnym, no to to też po, po jakimś czasie dzieją się cuda. Nie? A i można miłe mm -hmm. słowo czasami usłyszeć, nie? że ktoś się od ciebie dużo nauczył, co też daje satysfakcję. Nie? Ale generalnie mm -hmm. e, ten e, cytat z Richarda Feynmana, jeżeli dobrze pamiętam. E, I'd rather have. Uh, questions that can't be answered, czyli mieć pytania takich, na które się nie da odpowiedzieć, than answers that cannot be questioned, czyli od, y niż odpowiedzi, których nie da się zakwestionować. Nie? Czyli pytanie w ogóle dla, podstawowym narzędziem architekta jest pytanie, nie? jakie coś ma być, albo przede wszystkim dlaczego. Nie? Dlaczego mm -hmm. jest ważniejsze tak. niż co, i niż jakie. Tak, albo a jakie ma nie być, nie? bo to też jest bardzo ważne. Mm -hmm. Na przykład e, znaczy w sensie, żeby wykluczyć jakieś e, potencjalne po prostu rozwiązania, których na pewno e, nie, nie, nie zrobimy, nie? Bo biznes na mm -hmm. pewno wierzy, po prostu. E, tego nie będę robili po prostu i, i koniec, nie? No, no, są takie rzeczy, mm -hmm. niektóre są po prostu wykluczające, nie? Jeżeli masz, powiedzmy, mm -hmm. już tego dokończę, jeżeli masz monolita, ja tak. to nie możesz mieć systemu rozproszonego i w drugą stronę, jeżeli masz system rozproszony, to nie możesz mieć monolita i tak samo, nie wiem, mm -hmm. ze stanem zcentralizowanym, tak? Jeżeli masz centralizowany, to nie możesz mieć zdecentralizowanego i, te, i tak dalej. Dokładnie, w sensie, dlaczego? Jeden rodzaj pytań, dlaczego nie? Drugi rodzaj pytań, nie? W ogóle pytanie dlaczego, to jest troszeczkę Podobne do pytania po co? Po co? To jest pytanie o cel. I wydaje mi się, że właśnie cel to powinien być taki troszeczkę drogowskaz, z czym my się w ogóle kierujemy. Jeżeli, drodzy Państwo, macie przed sobą do podjęcia jakąś ważną projektową decyzję i zastanawiacie się na przykład nad wyborem narzędzia, to polecam, nie wiem, pójść na spacer, wziąć w głęboki oddech, albo cokolwiek innego, co pozwoli Wam troszeczkę zmienić kontekst w Waszej głowie, zastanówcie się, jaki jest cel. Co wy chcecie osiągnąć, po co chcecie to coś zrobić i teraz, czy framework, czy dane narzędzie w danym kontekście jest istotne? Czy Angular, czy React? Może ważne, może nie. Czy na przykład Redux, czy nie Redux, czy na przykład React query? O, to już na przykład może być dużo większe znaczenie, nie? więc jakby niech to po co, niech to dlaczego będzie w ogóle na samym początku i na samym, na samym końcu. Nie? Pytanie po co może Wam też dużo pomóc, co jest w ogóle istotne, a co jest w ogóle mało istotne. Nie? Przykładowo mhm. z tym React Query. Możecie mieć React Query, możecie mieć Angular Query, możecie mieć Vue Query, nawet Svelte Query. Wszystko możecie mieć. nie? Co jest istotne? Właśnie co wy chcecie osiągnąć? nie? Jaki cel chcecie, chcecie spełnić? Mhm. Nie? Jaką potrzebę biznesową? Tak i to, co jeszcze ja lubię robić, szczególnie w przypadku narzędzi, których nie używałem wcześniej, to ja zazwyczaj okay, sobie przejrzę dokumentację, zobaczę do czego służy, jak to mniej więcej działa, ale potem robię research, jakie mam... Jakie są problemy z tym narzędziem, nie? gdzie to mnie kopnie czarnego od e, otwartych i szusów, bo już do kiedy do tego formika e, kiedyś mm -hmm. użyłem. E, i w, bo, bo, bo jeszcze wcześniej miałem po prostu do, dobre doświadczenia z tym. Później się okazało, że jednak po prostu to nie było takie super. E, wchodzę na listę i szusów, chyba ponad 600 i szusów otwartych, gdzie e, formik miał 500 linii kodu. Więc no, to jest jakieś. I to maseko. więcej niż jeden iżus na linijkę kodu. No ładnie, no, powiem Ci no gęsto. No, Ciekawe, ile iżusów ma biblioteka Is Even albo Is odd. Kojarzysz, nie? Mm -hmm. Bo tam myślę, że jest duża szansa, że tam będzie gęstość iżusów na, na, na linię kodu, które faktycznie coś robią, może być nawet większa. No, istnieje duża szansa, że. No, ale dobrze sobie po prostu sprawdzić takie rzeczy no, przed po prostu wyborem narzędzia, żeby wiedzieć po prostu, gdzie, gdzie nas kopnie, nie? Bo nawet jeżeli okay, po, no, po, podjęliśmy decyzję, że, okay, czy, że e, idziemy czy wcentralizowane, zdecentralizowane nieistotne, tak, i teraz nam przykład wybieramy konkretne rozwiązanie, no to. Trzeba zrobić research po prostu, się zastanowić. Nie? Czy to faktycznie będzie dawało więcej po prostu, takich jeżeli sobie to zrobimy, to tylko uwaga, nie? czy po prostu ta lista korzyści będzie większa, czy, czy jednak nie? Mhm. Mm mm -hmm. Też a propos tego, co wcześniej mówiliśmy, można się przygotować na to, co jest nieprzewidywalne. I to też tak troszeczkę nawiązuje do architektur ewolucyjnych, budować. W nasze rozwiązanie, to żeby dało się pewne klocki, pewne elementy wymienić. Przykładowo, nie wybierając na przykład tego już biednego reduksa, czyli czegoś, co jest traktowane jako single source of truth, dajemy sobie możliwość, żeby coś w przyszłości podmienić, albo rozwiązanie, na przykład, które mi się wydaje bardzo sensowne i które polecam i jakby, które się świetnie ludziom sprawdza, to jest projektując od początku, czy budując od początku jakąś aplikację, nawet jeżeli weźmiemy tego reduksa, ale określić, że pewne rzeczy w nim trzymamy, pewne rzeczy z góry w nich nie trzymamy, na przykład stanu serwera. Nie? I teraz, jeżeli stan kliencki trzymamy w reduksie, w reduksie tak, to to, czy będziemy mieli jakieś react query, czy będziemy mieli cokolwiek innego spoko, luz, jak gdyby możemy na przykład wypierdzielić reduksa, możemy wstawić jakiś inny element, ale nam to na przykład nie dotyka React query. I tak dalej, i tak dalej, nie? że jak gdyby mhm. z góry planując, projektując jakieś rozwiązanie, bierzemy pod uwagę, że będą zmiany, niekoniecznie wiemy, jakie będą te zmiany, więc staramy się wyeliminować elementy, które będą niezastępowalne. Czyli nawet jeżeli będzie ten reduks, to ok, ale na przykład nie dajemy redukcji. 100% mocy. Dajemy mhm. mu na przykład jakiś tylko kawałeczek odpowiedzialności, bo wtedy um, przykładowo inkrementalne wymienianie reduksa na coś innego, albo nawet nie wiem, rozbicie go, rozproszenie, cokolwiek jest w ogóle wykonalne. No, jeżeli ktoś do reduksa naprawdę wpierdziela wszystko, w sensie stan kliencki plus stan formularzy plus yy, stan serwera, no to gdyby wymiana tego, no to będzie katastrofa, nie? Więc tak. y, wbudować w architekturę możliwość wymienności pewnych rzeczy. Może mhm. one się przydadzą, może nie, ale w razie W mhm. mamy otwarte drzwi na przyszłość. Tak, no i to, to no, trzeba już myśleć trochę na poziomie, powiedzmy, y, mówiąc takim bardziej technicznym pewnie, na jakieś struktury katalogów i tak dalej, nie? Teraz jak, mhm. aczo, ewentualnie wzorców jakieś nie? Jak wyekapsulować na przykład redaksa, e, tak, żeby powiedzmy, on był na tyle odłączony od reszty systemu, żeby powiedzmy, to jest jakiś model danych, nie? ja gadam sobie z tym modelem danych, ale bez wiedzy po prostu, co się tam dzieje i teraz, mhm. że ten klocek jest, powiedzmy, używa sobie redukcji, to sobie używa, nie? ale ja później sobie wymieniłem to reduksa na, nie wiem, mobixa czy cokolwiek innego, ale powiedzmy ta warstwa na przykład wizualna mi się nie zmieni, bo ona gada z jakimś powiedzmy tam modelem danych. Dokładnie, bardzo bardzo propsuję to podejście, mianowicie yy, staram się. Oczywiście wiadomo, może, żeby nie robić jakichś tam ekstremów, ale staram się, żeby komponent nie miał wiedzy, w sensie dowolnie w ogóle od frameworka, żeby komponent nie miał wiedzy, w jaki sposób ciągnie dane. W sensie, w Angularze będzie miał jakiś tam service, cokolwiek będzie robił, w Reakcie będzie miał jakieś custom hooki, a co pod spodem siedzi, to już naprawdę jest gance gal, W sensie, komponent interesuje, jakie dane chcę dostać, nie? W sensie, daj tak. mi listę faktur. Tak. A kto mi ją da? A to mnie w ogóle totalnie nie interesuje, nie? Ja tylko zobaczę kuriera, który mi wręczy paczkę, nie? A co było wcześniej, w ogóle mnie totalnie wali. Um, w ogóle, jak też zadaję pytania um, na, na, na szkoleniach, nie? Jaki jest w ogóle cel custom hooków? Um, to już mogę zdradzić, że jestem trochę zaskoczony, trochę zasmucony odpowiedziami. Jak, jak byś strzelał? Jaką ludzie dają pierwszą odpowiedź, po co są custom huki eee, nie, 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 nie co po, powinno po, po, po być powodem, po. tylko co ludzie najczęściej myślą. Eee, wiesz, co, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to to, że ktoś by powiedział, że to jest zastępstwo dla tych hooków powiedzmy, stanowych, tego w poprzedniej głapi Reacta. nie? W sensie Ale... klasowego. Nie, nie, tak, nie. Tak. To, to, to nie pada, bo jest bardzo dużo, wiesz, programistów reakta, którzy rozpoczęli pracę z Reaktem mm. już w ogóle w tej nowej epoce i nawet nie wiedzą, że, że w ogóle stara była, nie? Jest już okay. tych ludzi na tyle dużo, nie? Mm -hmm. Razem z bekendowcami, którzy po prostu weszli w Reakta już tam, wiesz, po roku 2019, nie? Mm -hmm. um, najczęściej pada odpowiedź reużywalność. Okej. Okay. Nie? Enkapsulacja, jak ktoś powie enkapsulacja, to szacun, nie? Mm. To jeszcze wiesz, pytanie, co ktoś uważa przez enkapsulację, w sensie jak, jak gdyby, co chcesz enkapsulować, dlaczego, od kogo, yy, ale no najczęściej niestety pada, pada reużywalność, nie? I, i jakby jak jak mówię, słuchajcie, jeżeli jeden custom hook będzie stworzony tylko w danym, nie wiem, nawet przykładowo w pliku, w którym masz komponent, Masz też custom hooka, to może być obok plik, to może być ten sam plik, jeden pies, nieważne, nie? To jest generalnie kwestia konwencji. Ale nawet mógłbyś tego custom hooka nie eksportować, czyli on będzie prywatny tylko w tym pliku, że nawet nie mógłbyś go zaimportować z zewnątrz. Technicznie by to było niewykonalne. Ludzie mówią, no ale po co go robić, przecież go nigdzie nie użyjesz. No kurwa, właśnie o to, o to chodzi, żeby temu komponentowi ograniczyć wiedzę, żeby on wiedział, hmm. Co pobiera, żeby po prostu widział interfejs. To jest yy, yy, dependency inversion na, 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 na mm. poziomie UI, a nie jakimś takim najbardziej fundamentalnym poziomie. Nie? Ale to, a tak, tak, to jak nie będzie reużywalne, to tak można? No, można. <grym> nie, to, no, reużywa... niestety yy, jesteśmy też w etapie, gdzie reuse, abuse ma się, ma się nadal bardzo dobrze. Jest chyba jeszcze klątwa, wiesz, tego, co się, co się działo, co pewnie pamiętasz. Jak kiedyś niektórzy artyści potrafili wziąć plik, który ma 800 linijek, jakiegoś JSP smutnego, zmienić jedną i zakomitować jako nowy plik. Mi się wydaje, że to dalej pokutuje i ludzie próbują. No, nie to akurat. Wiesz, wiesz, na szczęście nie, nie tak, takich, takich środków, nie, no nie No to tam 20 lat temu to było normą, 15 lat temu jeszcze nadal się zdarzało. Tak, jak jeden drugiemu tłumaczył, nie no, no generalnie to nie byli Polacy, bo mi się hmm. wydaje, że u nas nie było aż tak źle. Yy, Poszliśmy w kierunku dry'a i teraz wiesz, jak gdyby ten kod jest przedrajowany, są wiesz, wyciągane totalnie z dupy abstrakcje. Wiesz, jeden tak, artysta tak. z drugim artystą gada w code review, że jak powtarzają się dwie linijki, to trzeba wyciągnąć to do części wspólnej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc jak gdyby tak, w ogóle tak. reużywalność, ja bym to trochę postawił tak, jak jest jakaś taka hierarchia ważnych rzeczy. To reużywalność gdzieś tam dla mnie jest w okolicach podłogi. Nie mówię, że ona jest gdzieś tam w piwnicy albo pod ziemią, ale to gdzieś jest generalnie szmata na podłodze. To jest rzecz mega nieistotna, mega nisko w hierarchii, są zupełnie dużo ważniejsze rzeczy, nie? Jak, jak naprawdę, kiedy reużywalność jest ważna, jak widzisz, że robisz to samo po raz trzeci, czwarty, piąty, okej, okay, to wtedy przynajmniej masz. Albo, albo masz czerwność. jakiś proces biznesowy na przykład, nie? Że, albo no, generalnie jakiś proces, na przykład, który jest, no nie wiem, no ważny, nie? No i teraz nie będziesz modelował mm -hmm. całego tam zachowania biznesowego kilka razy, no bo. Mm -hmm. Możesz po prostu popełnić błędy, nie? Jak popełnisz mhm. znaczy w, w, w dwóch różnych miejscach, po prostu błąd zrobisz nie? w procesie biznesowym, no to to będzie źle, nie? Więc, mhm. no, no tak, znaczy, raczej, no to jest o... jeszcze kwestia spójności, jak gdyby wiesz, tak, tak. spójności logiki i tego w ogóle, jak wygląda proces biznesowy, nie? Ale taki rule of thumb, jeżeli rozwiązujesz ten sam problem po raz drugi albo trzeci, a no to tak. No, ale jeżeli to są mm. kurwa dwie linijki, przepraszam, no to jak gdyby, nie no, to po prostu nie, to sobie będą pa, dwie linijki, to. nie? Tak, no, no, no ale fajnie. to wydaje mi się, Jest że z doświadczenia. sobie le... będą. Le... Tak, e... z doświadczenia to dochodzi, nie? Bo teraz e... możemy mieć, powiedzmy, e... też e... kawałek kodu robiący to samo, nie? Ale w dwóch różnych kontekstach, e... on będzie miał inne zastosowanie, e... nie? I, i mimo, e... Naj... najprostszy przykład, e... użytkownik, nie? Możesz mieć, powiedzmy, jakieś dwa moduły w aplikacji, e... I w tych dwóch modułach powiedzmy, on będzie miał, nie wiem, 10 pół takich samych, nie? Ale 8 innych. No i teraz robienie z tego powiedzmy jakiegoś generycznego modelu, tak, bo to, to może być problematyczne, bo za, za chwilę skończysz powiedzmy z jednym yy, ogromnym modelem, który po prostu ci robi wszystko i robi jakąś ifologię. Bo jeżeli to, to jest tamto, albo doszedł ci trzeci moduł, który jeszcze ma pięć innych, a a, a a trzech, a trzech nie możesz tamtych, i wiesz, już masz problem. W praktyce jest jeszcze gorzej, bo jak masz ten jeden moduł, który dodaje 5 pól, drugi moduł, który. Wy... znaczy jeden moduł wymaga 5 pól, więc już na tym interfejsie oprócz IDK będzie te 5 pól, drugi moduł wymaga kolejnych 5 pól, i wchodzi jakiś tam trzeci moduł, który powiedzmy, że dla, dla uproszczenia też wymaga pięciu pól. To jest tak, że. W jednym przypadku będziesz miał te właśnie interfejs z 15 polami, plus jakiś tam 16 powiedzmy, ID tego, tego usera, czy czegokolwiek by nie było. To teraz tak, żeby stworzyć y, całość, to ty musiałbyś dla danego modułu ciągnąć wszystkie dane ze wszystkich modułów, ale pomyśl sobie nie, kurde, ja potrzebuję tylko jednego. Więc co zrobisz? Chciałbyś mieć takie, żeby taką, takie rozwiązanie, żeby 5 pól nakarmić pod jeden moduł, a ty 10 odciąć. Więc co, ciach opcjonalne. Mhm. Tak, a... oh. no, to tak, to tak się robi, nie? I potem masz ID, jest string, i potem optional, 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 nie? No nad tym to się można znęcać, to już strasznie, strasznie bardzo. Ale generalnie ten, ten antywzorzec ma swoją nazwę Boska Klasa. Tak samo we frontendach, tak samo. A nawet dzisiaj powiem ci, że pisałem artykuł na, na bloga o Anti-Corruption Layer i właśnie boska klasa mi się, mi się tam gdzieś przewinęła. No, nie, nie polecamy. W ogóle też, jako taki rule of thumb, to jakby nie jest architektura, tylko bardziej taki design oprogramowania, ale tam, gdzie się pojawiają pola opcjonalne to tam działa szatan, tam już trzeba by się zastanowić, co poszło nie tak w procesie projektowania, że w ogóle pojawia się cokolwiek, co jest opcjonalne. Nie? Dla mnie jedyne mm -hmm. opcjonalne, jakie jest akceptowalne jest wtedy, kiedy pochodzi bezpośrednio z kontraktu. Mm -hmm, z bekendu, mamy... coś. Tak, tak no, 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 no masz taki kontrakt i musisz mm -hmm. po prostu coś z nim zrobić, innego miał nie będziesz z jakiegoś powodu. Nie? Znaczy, gdyby dało się zmienić kontrakt, no to fajnie, mm. nie? Ale czasami tego się nie da albo czasami jak gdyby szkoda czasu, bo są ważniejsze priorytety i tak dalej. Natomiast jeżeli po stronie frontendu mamy TypeScripta, który daje nam typy algebraiczne, w szczególności unie obiektów, no to drodzy państwo, nie, nie robimy opcjonalnych pól. W sensie jak ktoś robi opcjonalne mm. pola, to Zresztą, tak samo tutaj znowu i widzicie, to jest troszeczkę tak, znaczy widzicie, nie, w sensie ludzie, którzy nas słuchają, nie, bo ty to ty to na pewno wiesz, nie? Są so pewne uniwersalne dobre pomysły, dobre praktyki i pewne uniwersalne po prostu katastrofy, które się powiela, które są no, niezależne od frontendu czy backendu. na przykład bullying Obsession. Nie? Weźmiesz hmm. sobie em, albo na singleton. Przykład, y, ta, tak, albo singleton. Nie? Weźmiesz sobie jakieś pole, które będzie ci na przykład określało, nie wiem, e, przykładowo, czy ktoś jest zamężny albo żonaty. True-false. Mhm. I dopiero za dwa lata okaże się, że może być jeszcze wdowiec, a może być rozwiedziony, nie? I co? Oczywiście, że kurde, nie zaczął ktoś od tego kuźwa, że będzie po prostu jedno pole, które będzie enumem i będzie miało dwie wartości, nie? Tylko co? Będzie e, is married, potem będzie na przykład is divorced, is tak. widow i tak dalej, i dawaj technicznych osiem opcji, gdzie sensowne są cztery i tak dalej. Nie tak, więc, i, gdyby... i, we, I weź to później za, za ich wuj, nie? I później ci się pojawiają, że e... Je... nigdy nie był Żonaty, ale jest rozwieziony z jakiegoś powodu, nie? to <sum> dwa. <grywk> 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 Tak, 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 tak. Albo, że jesteś jednocześnie rozwiedziony, żonaty, yy, zamężny i nie żyjesz, nie? Yy, bo, bo, no, bo, bo, tak, bo co? No. Przyjmie TypeScript? Przyjmie. Tak. Ewentualnie dasz oprzynala, papier wszystko przyjmie. Kom kompiluje się, jolo, idziemy, nie? Jest 16, tak, chodzimy z nie? No, Dokładnie, bo był jakiś problem z importu, na, 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 tak import na bazie, nie? Po prostu kogoś źle zaimportowało i, i co teraz, nie? No, 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 no. Znaczy w ogóle TypeScript to jest trochę jak w tym powiedzeniu, nie? Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, jeżeli zrobisz sobie po prostu syf. Yy... No to się interfejsy nie i typy, tak, interfejsy i typy, które mają dużo opcjonalnych pól, to jest trochę tak, jakby ktoś miał po prostu, nie wiem, połamane łóżko z jakimś dziurawym tapczanem i w ogóle przartą przez myszy, nie wiem, pościelą. Yy, po prostu no, jak ktoś śpi w takim chlewie, no to po prostu będzie tak wyspany, nie? Yy, natomiast znowu yy, technicznie. Na przykład, jakie biblioteki stosujemy w TypeScriptie i tak dalej, to są wszystko decyzje techniczne. Natomiast to, co jest ważne, to jest na przykład to, właśnie wysokopoziomowe, jakie cele chcemy osiągać, ale właśnie architekt, czy nawet senior powinien mieć z tyłu głowy właśnie te podstawowe błędy, czyli Boolean obsession, primitive obsession, czy właśnie mieć to wyczulenie hmm. na przykład na, na, na pola opcjonalne, które właśnie one są takim typowym codesmelem, nie? Czasami mm. może będą jakieś sytuacje, gdzie to będzie dobry pomysł, ale to będzie raczej naprawdę gruby wyjątek, nie? No mm. i to są rzeczy, które będą tak samo dobrym czy złym pomysłem właśnie i po stronie serwera, i po stronie klienta. Mm. Okej, okay. a to właśnie wspomniałeś tego seniora, nie? I teraz może trochę poruszę taki temat, czy, czy my w ogóle potrzebujemy architektów front albo może nie, czy ewentualnie kiedy? Mm, wiesz co, to ja bym o, tak troszeczkę sping pytaniem, jak gdyby, czy traktujemy seniora, tfu, czy traktujemy architekta jako stanowisko, czy jako rolę? Bo mm. rolę, no absolutnie tak. no Musi być ktoś, kto będzie miał głowę na karku, żeby podejmował decyzję w ogóle wiedząc o co chodzi, nie? Żeby mm. to nie było dziecko, które się bawi zapałkami. A jednak wie, wielu frontendowców trochę zachowuje się jak dzieci, jak, jak jest wiesz. Po prostu zabawa narzędziami. To trochę tak, jak wiesz. Wejdzie, nie, mój sześciolatek, wiesz, do sklepu, w którym są klocki Lego, nie? <grym> nie? To tak, jak wiesz, frontend developer wchodzi na GitHub i patrzy, co tam ciekawego się dzieje, nie? Natomiast no, musi być ktoś, kto jak gdyby będzie miał dystans do tych technologii, który. No, nie pod, którego po prostu nie podnieca, mówiąc tak troszeczkę brutalnie, to, że, nie wiem, jest jakaś nowa wersja i nowe feature'y, których koniecznie trzeba używać, żeby je sobie potem wpisać do CV. Po prostu mm -hmm. mieć do tego dystans taki chłopak Tak, ale, ale niekoniecznie musi to być, powiedzmy, stanowisko, tak? Bo to może być jakiś senior Oczywiście, developer. Tak? Doświadczona po prostu osoba, która będzie myślała Długoterminowo po prostu w projekcie, nie? Ja się zastanawi tak. co, co z tym projektem, jak ten projekt będzie wyglądał za rok, dwa, trzy, pięć, nie? A nie, że, że ja sobie użyję tej technologii, bo fajnie sobie wpiszę do CV, ale za pół roku to sobie pójdę i wróćcie sobie. Nie, ta, 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 takie coś to. Szkoda, że nie. Nie wiem, może dobrze, że nasz, nasza branża nie jest regulowana, ale powiem ci, że za, za takie rzeczy to powinien być jakiś wilczy bilet po prostu na, na rok w branży, nie? Za, mm -hmm. za, za CV-driven development. Um, wiesz, co? Ja staram się, gdyby um, zachęcać ludzi do właśnie takiego myślenia długoterminowego, myślenia trade-offami, myślenia celami biznesowymi, myślenia ograniczeniami, tym wszystkim, co powiedzieliśmy, od samego początku. Nawet jak mam. E, szkolenie mieszane, czy jakiś zespół, w którym są osoby e, mniej doświadczone, juniorzy, nawet od takich osób, jakby może nie, że oczekuję, ale jakoś takie wiesz, takie popycham trochę, no weźcie, wykmińcie to. Nie? Ja nie chcę wam tego podać, natomiast ja chcę, żebyście wy to wymyślili, nie? I żebyście nie myśleli narzędziami, żebyście myśleli problemami i rozwiązaniami, żebyście myśleli konsekwencjami długoterminowo. E, zachęcam ludzi, żeby od samego początku. Myśleli architektonicznie. Wiadomo, że to wymaga dużo wysiłku, że to wymaga, wiesz, dużo czasu, żeby poznać w ogóle cały ten, wiesz, katalog problemów, cały katalog rozwiązań, jakie są relacje między nimi i tak dalej. Ale żeby zacząć to jak najszybciej, nie? bez przesady, wydaje mi się, że każdy. Zdrowo, wiesz, myślący i jakoś tam, wiesz, przykładający się do swojej roboty junior, jak najbardziej może myśleć architektonicznie. Oczywiście, że może, nie? I w ogóle do tego też zachęcam. I też na koniec naszej rozmowy na pewno byśmy zrobili jakieś, wylistowali jakieś rekomendacje książkowe lub jakieś inne materiały, mm -hmm. z których można by było bardziej się w tą tematykę zagłębić. Natomiast to, jakby podejście takie, że dopiero jak jestem seniorem, to mogę się zajmować architekturą absolutnie nie. Myśleć odpowiedzialnie o inżynierii można, Należałoby w zasadzie od pierwszego dnia pracy, nie? więc mm -hmm. myślę, że każdy, każdy junior nawet może mieć jakiś tam swój wkład w, w architekturę. Nie? Przykład. Mm -hmm. W ogóle bardzo lubię pracować z ludźmi z różnych, że tak powiem, poziomów nie? doświadczenia, również z juniorami. W ogóle uważam, że jeżeli na przykład wiesz, nie ma juniorów w jakimś zespole, to ten zespół jest w pewnym sensie niekompletny. Rzecz, która sytuacja, w której juniorzy są niezastąpieni, to jest weryfikacja jakby złożoności rozwiązania Rozdzania. Nie problemu, tylko rozwiązania. Bo to junior ci, junior swoją, albo ci powie wprost, jeżeli jest bardziej ekstrawertykiem, lub jeżeli jest introwertykiem, to, wiesz, zrobi jakieś takie, wiesz, zagubione spojrzenie albo bladą twarz. I ja, jakoś tam da do zrozumienia, że jest przerażony na przykład tym projektem rozwiązania, który powiedziałeś, nie? I ja na przykład zawsze mówię, czy, czy to ma sens, nie? I wiesz, ludzie na początku boją się mówić, że nie. Nie? No wiadomo, ale hmm. po jakimś czasie, wiesz, zbuduje się zaufanie i jeżeli oni mówią, no, 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 no nie jest to proste, no to ja wiem, okej, okay, nie idziemy do przodu. To znaczy, że po prostu pierwszy czy drugi pomysł, jaki miałem, no był zbyt skomplikowany, nie? I trzeba mhm. szukać dalej, nie? No i teraz, jeżeli będziesz miał, wiesz, samych seniorów, czy wiesz, samych midów, no to, no, to, to niezbyt jest dobrze, nie? Więc, e, mhm. znaczy, rola, bo to było twoje pytanie, e, czy, 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 czy ta rola powinna być, no absolutnie powinna być w zespole, bo ktoś musi po prostu, pod, wiesz, wziąć odpowiedzialność za te decyzje, jakie podejmujemy, natomiast kto tą rolę pełni, no w idealnym świecie powinna to być rola w jakimś tam procencie po prostu każdego członka zespołu. Mm -hmm. nie? Tak, Przy każdej rzeczy, jak no, tak. ja, jako, jako, ee... podejmujesz decyzję, nie? Tak, tylko jeżeli e, to nie będzie na rolę, tak powiedzmy, stricte dana, to najprawdopodobniej przejmie e, albo lider e, zespołu, tak? Albo jakaś najbardziej, e, powiedzmy, doświadczona osoba, nie? Wydaje mi się, że, że zawsze będzie, powiedzmy, jakaś osoba, to powiedzmy, główna, nazwijmy to, nie? Że, tak. Która będzie podejmowała, powiedzmy, jakieś ostateczne decyzje, bo chyba nie, nie wiem, czy w ten, bo, bo musisz w jakiś sposób podjąć decyzję, kiedy będzie konflikt na przykład, nie? ktoś musi to, to zrobić. E, w sensie, y, 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 podjąć decyzję, jaką, przepraszam? Jakokolwiek. nie? No jeżeli będzie konflikt, a, nie? masz Tak. No, jeżeli masz konflikt, tak, a musisz podjąć decyzję, no to ktoś musi powiedzieć, że robimy A albo B, nie, bo mm -hmm. to, że idziemy w którymś stronę. Tu, różne są modele, że tak powiem, wiesz, leadershipu, nie. Mm -hmm. Model leadershipu, który mi najbardziej podchodzi, to jest taki, żeby prowokować ludzi do jak największego wkładu, do jak największego. Y no, Myślenia krytycznego i tak dalej, żeby autentycznie. W sensie, coś, 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 coś do czego mnie jest strasznie daleko, to jest po prostu, że wiesz, że jest po prostu jeden jakiś taki basior, który po prostu mówi ludziom, jak ma być i <laughs> trzyma wszystkich dookoła siebie, jak te takie biedne, głupie owieczki. Nie? Jeżeli lider nie ciągnie ludzi ze sobą do góry, no to to jest dupa, a nie lider wołowa. Nie? Um, więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie wyobrażam sobie w ogóle pracy w takim zespole, żeby. Zespół jako całość nie miał po prostu wpływu na te decyzje, nie? bo to mi się wydaje, że to po prostu będzie pachniało jakąś bardziej czy mniej patologią. I teraz, owszem, będą osoby, które będą bardziej doświadczone, pewnie jakiś jeden lider, przepraszam, senior, czy ktoś, kto jest jakimś takim naturalnym liderem. Okej. Okay. Tylko znowu, osoba, która już ma duże doświadczenie, spodziewałbym się, że będzie wpływała na te mniej doświadczone osoby, czy osoby, które mają jakieś takie, wiesz, nie wiem, niszowe specjalizacje, i tak dalej, żeby jednak pobudzać je do, do, wiesz, do jakiegoś wkładu, do jakiegoś, do jakiegoś działania. Nie? Bo to naprawdę w sensie nie spodziewajmy się, że nie wiem, w ciągu miesiąca będzie jakiś efekt, ale, ale w ciągu nawet i trzech miesięcy to już można naprawdę zajebiste efekty osiągać. Nie? Ostatnie kilka zespołów, w których pracowałem tak full time, może nie etatowo, ale że tak, że tak full timeowo. No to w zasadzie, jeżeli ktoś nie włączał się, w, w, w ustalanie w ogóle decyzji projektowych i nie miał żadnego wkładu. Widać było, że po prostu jakoś ta osoba, jak gdyby, uchyla się od w ogóle myślenia krytycznego. No to to, że tak powiem. Nie było nam z tą osobą po drodze wtedy, nie? No albo po prostu wiesz, ładujesz się w to, albo nie, nie? Jeżeli na przykład ktoś mówił, że ok, ja jestem z tym ok, bo nie, wydaje mi się to logiczne i tak dalej, no to spoko, nie? Ale raz na jakiś czas taka osoba powiedziała, no nie, na a dlaczego na przykład musimy to robić tak, wiesz? No jakby nie zawsze nie zawsze oczekuję, żeby osoby mniej doświadczone się w tym w każdym temacie odzywały, bo też nie o to chodzi, nie? Ale żeby, no czujesz generalnie intuicyjnie, czy ktoś po prostu ma mhm. ma, y, ma jakiś wpływ na decyzję, czy po prostu wiesz ma wywalone i po prostu zgadza się mhm. na wszystko i, i tylko myśli, wiesz, o w momencie kiedy po prostu będzie 16, nie? więc ym, mi się wydaje, że im wcześniej zaczynamy myśleć, yy, im, im wcześniej prowokujemy, żeby ludzie yy, od naj, najwcześniejszego momentu nie? Yy, yy, w karierze myśleli archi architektonicznie, tym yy, lepsze będą nie tylko wysokopoziomowe, ale też niskopoziomowe decyzje. nie, mm -hmm. To prowokuje do myślenia. Oczywiście ci ludzie zaczną od, wiesz, jakichś tam jakości kodu jakichś, nie wiem, clean kodów jakichś takich innych pierdów nie. To im zajmie lata, nie? ale jednak moim zdaniem to będzie z korzyścią mm. dla wszystkich, nie? W sensie starałbym się również nie myśleć o tym, że na przykład senior będzie pełnił rolę architekta, w sensie wiele decyzji będzie jak gdyby sterowanych argumentami seniora, ale to jednak zespół moim zdaniem, to jednak powinna być rola, która jest po części u każdego w zespole, nie? No bo wtedy znowu, to jest kwestia odpowiedzialności. Jeżeli to senior podejmuje y, kluczowe decyzje, a inni jak gdyby są bierni, no to jesteś wtedy, jeżeli ten senior postanowi zmienić, zes, zmienić, nie wiem, pracę, no to biznes jest w dupie, nie? Albo zespół jest mm -hmm. w dupie. Nie? Więc znowu, to dobry lider to jest taki, który będzie angażował, angażował innych, nie? I dobry lider to jest taki, który jest zastępowalny, nie? Więc mm -hmm. to, 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 to była dla mnie taka, taka trochę czerwona flaga, nie? Chociaż wiesz, być może każdy ma inne doświadczenie, nie? Ja tutaj jakby dzielę się tylko swoim doświadczeniem, nie? No, znaczy zgodzę się z tego, z, 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 z tym, co powiedziałeś, jeszcze taka e, się A znaczy bardziej to, co wcześniej mówiłem, że wiesz, masz kon sytuację konfliktową, no, tutaj powiedzmy postawioną na, na ostrzu noża, nie? bo jeżeli faktycznie da się dogadać, e, z osobami i, powiedzmy, jakoś merytorycznie to przekonać, nie, no to, to, to spoko, nie, no ale jeżeli nie, no to czasem, wiesz, czasem musi wejść jakiś, nie wiem, czy ten project manager, czy ktoś, nawet, nie, bo, 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 bo jak nie możecie się po prostu dojść do jakiegoś konsensusu, a jakiejś decyzje trzeba e, podejść, nie, bo w idealnym świecie, no to, wiesz, po prostu e, się, do, się dogodujecie, macie, powiedzmy, e, argumenty, tak, i patrzycie, dobra, logicznie ta, ta decyzja ma większy sens i idziemy w to, nie, ale nie, nie zawsze tak. po prostu też tak będzie. Tak, tak. Znaczy wiesz, jeżeli mówimy tutaj o jakichś y, y, konfliktach z jakimś podłożem y, personalnym, bo tak to, tak to, tak to często też, też bywa, że gdzieś tam jakaś jest chemia negatywna między ludźmi, no to to no, jak gdyby nie jest problem, wiesz, ani designowy, ani, ani technologiczny, mm -hmm. tylko tak, to tak. jest people problem, nie? Więc jak gdyby mm -hmm. nie próbujmy, nie próbujmy, wiesz, mm -hmm. technologicznie rozwiązywać problem nietechnologicznego, nie? E... No dokładnie. Czas, czasami nawet nie jest kwestia, wiecie, wyrzucania człowieka z, z pracy, tylko nawet po prostu przetasowania ludzi, żeby po prostu inne, inne charaktery, jak, jak się po prostu przetasuje ludzi między zespołami, po prostu się prędzej dogadają i tyle, nie? Czasami mm. po prostu ktoś komuś nie podejdzie, nie? No, bo, ale to jest jakby inny temat, nie? Rozwiązywanie no, konfliktów. Tak. Dobra, to właściwie chciałem jeszcze pogadać o analityku biznesowym, bo często, powiedzmy, się pojawia ta rola, nie? No I teraz, powiedzmy, Czym taka osoba się różni w kompetencjach od architekta, czy może, może, może ogólnie od, od architekta, nie, zaraz, raczej ona nie będzie, powiedzmy, analityk nie jest wyspecjalizowany, powiedzmy, nie wiem, jakieś front-endowo, back nie, i mm -hmm. może chcesz zacząć? Co, jak, jak wiesz mówię, co, no tak ciebie. jak mówisz analityk biznesowy, to wydaje mi się, że wiem o co chodzi, natomiast mi od razu się takie, wiesz, hasło po głowie chodzi, ekspert domenowy, <laughs> zakładamy, że mówimy o tym samym, osoba, która no wie jak biznes działa, ale nie musi mieć tej wiedzy technicznej, no, no zupełnie, zupełnie inne role. Ekspert domenowy w przypadku, na przykład, nie wiem, e-commerce będzie wiedział nie tylko, w jaki sposób jest zbudowany katalog, nie wiem, jakie mogą być rabaty nadawane na dane produkty, jakie są promocje, czym się rządzą, przykładowo, kiedy na przykład będzie można, nie wiem, wrzucić komuś jakiegoś gratisa, albo na przykład, że dana afiliacja z jakąś inną firmą, czy jakimś innym sprzedawcą, jakimś kurierem, albo nie wiem, systemem płatności jest taka śmaka i owaka, nie. Management może nie mieć czasu gadać o takich rzeczach, nie? Management ma, ma jakby gdzie indziej swój fokus. Ludzie od technologii jak gdyby mają to zakodować, ale tego nie znają. No to musi być ktoś, kto po prostu ogarnia jaka jest fizyka biznesu, nie? No i to jest właśnie, to jest właśnie ta osoba. Um, Fajnie, jak ma się kuma tego analityka biznesowego. Wtedy praca staje się automatycznie dużo bardziej przyjemna. Nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie. Hmm. Zgodnie może trochę rozróżnię chyba na, na dwie role w takim razie. Faktycznie eksperta domenowe, domenowego i bo ja też pracuję w Software, nie? I u nas na przykład mm -hmm. analityk biznesowy to bardzo często odpowiada wiesz, za zebranie w ogóle wymagań od klienta, nie? Jaki my mamy system do dostarczyć okay. z, z punktu widzenia biznesowego, nie? I w tym kontekście to okay. myślę, że tak, on chodzi. w kontekst. Wchodzi, mm -hmm. Tak, i w tym kontekście on trochę wchodzi powiedzmy w buty, czy w odpowiedzialność powiedzmy architekta, nie? Bo równie dobrze architekt po części mm -hmm. mógłby też powiedzmy być. Znaczy powinien być w stanie, powiedzmy, nie? zebrać e, mhm. wymagania, powiedzmy też e, f, jakby biznesowe, tak? Co, te, co ten system biznesowy ma robić? Tylko, że u nas to jeszcze dodatkowo ta osoba, powiedzmy, spisuje te wymagania, e, tworzy backlog na przykład do, 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 do takich wymagań i tak dalej, nie? Więc e, mhm. no, no myślę, że akurat w Software to może być po prostu spe, specyfika, nie? E, tak, wiesz co? Ja też, ja też troszeczkę założyłem, właśnie nie, nie brałem pod uwagę Software house'ów, bo dawno nie miałem nie miałem przyjemności. Trochę implicyty założyłem, że mówimy o, o firmach produktowych, ale myślę, że też to może być różnie w przypadku software house'ów, bo generalnie, jeżeli jest osoba, która zbiera wymagania, to pytanie w jakim, że tak powiem, cyklu ona zbiera te wymagania. Czy to jest zebranie wymagań pod jakiś projekt fixed price, który jak gdyby robi sobie ktoś, wiesz, wewnętrznie skrama, mm -hmm. ale tak naprawdę to jest waterfall, nie, tak patrząc wysokopoziomowo. Mm -hmm. Czy to jest na przykład tak, że, e, nie wiem, jest body leasing, e, wiesz, mm -hmm. bardzo, czy, czy, wiesz, jak gdyby co, e, mnóstwo tak, tak, różnych, raczej, wiesz, e... mutacji, które są, wiesz, po środku, nie? E, tak, tak. Wiesz, to e... my... Też myślę, że może mm -hmm. bardzo różnie wyglądać, nie? Tak, tak. Software house sobie... jeden drugiemu nierówny. Tak, tak, mogą być osoby, które będą, tak jak mówisz, ekspertami domenowymi, ale wydaje mi się, że prędzej czy później, powiedzmy, ten e, biznes analityk i tak e, się stanie tym ekspertem domenowym, no bo jeżeli on zbiera wymaga wymagania, i robi to cyklicznie, tak to w końcu będzie miał wiedzę, po prostu co biznes to będzie w stanie odpowiedzieć po prostu i wytłumaczyć, co i dlaczego działa, nie? I dlaczego jeszcze jakieś decyzje zostały podjęte, albo są wykluczające, na przykład, nie? Bo nie możemy mhm. zrobić X, bo po prostu jest jakiś tam proces, który nam, albo nie wiem, prawnie nie możemy na przykład takiej rzeczy zrobić mhm. i tak dalej. Mhm. To jest to, co wcześniej mówiłeś, mianowicie, czy można zignorować, projektując architekturę, jakby kontekst. Nie? I teraz, jeżeli na przykład jesteśmy odpowiedzialni za zaprojektowanie jakiegoś rozwiązania, wiedząc, że mamy kontraktornie czy tam y, jakiegoś dostawcę, który będzie nam jakieś tam y, elementy softu y, dostarczał, y, no to teraz znowu, może być bardziej model body leasing, gdzie jakby ktoś nie jest niby zatrudniony u nas, ale tak troszeczkę dokooptowujemy go do siebie i traktujemy te, tych pracowników jako. Jako członków naszych lokalnych zespołów tej firmy produktowej. Może być też taka sytuacja, że bardziej jak gdyby traktujemy ich jako black box i macie nam na przykład do danego momentu dostarczyć jakiś działający soft, ale czy jeden, czy drugi model mamy, to nie zmienia faktu, że firma produktowa swoich ekspertów domenowych to mieć powinna. I mm -hmm. pojawia się teraz pytanie, jaka jest umowa i jaka jest kultura pracy i lub współpracy, to znaczy jeżeli jest body leasing, to znaczy pracujesz tam na miejscu u, w tej firmie produktowej, czy, czy to jak gdyby, wiesz, fizycznie czy zdalnie, ale no nie wyobrażam sobie, żebyś nie miał dostępu do eksperta domenowego, który ci po prostu wytłumaczy, jak ten biznes ma działać i, i, i jakie funkcjonalności mają być zaimplementowane. Natomiast jeżeli jest właśnie taki black box, to jak gdyby Znowu, to zależy troszeczkę od tego, jak się firmy dogadają, czy, czy nie, nie byłoby łatwiej, gdyby um, dostawca no miał wygospodarowany jakiś czas, żeby ten ekspert domenowy nie rozmawiał tylko z jednym buforem, tak jak powiedziałeś, tą osobą, która zbiera wymagania, e, tylko żeby jakaś większa grupa mogła z nim rozmawiać, z tym ekspertem domenowym. Mm -hmm. I to też nie wiesz w jakimś tam okienku, tylko po prostu ad hoc. Nie? Znowu, pytanie, czy bardziej waterfall, czy bardziej agile? Nie? Wyobrażam mm -hmm. sobie e, dostarczanie produktu, e, znaczy brzmi nie do produktu, tylko dostarczanie jakiegoś tam modułu e, bardziej w podejściu agile'owym, e, gdzie Ekspert domenowy musiałby być po prostu dostępny w jakimś tam, wiesz, wymiarze czasu, gdzie ta rola, tak jak mówisz, tego, kogoś, kto jest tym, tym buforem i, i zbiera te wymagania, no, troszeczkę straciłaby rację bytu, nie? W sensie to mógł, po prostu mógłby być człowiek techniczny, nie? Tak, tego wiesz, co, jak jak sprowadzowałem, przynajmniej u nas z analitykami hmm. biznesowymi, to zauważyłem, że. Mm, jest rozjazd bardzo często, że tak, oni roz świetnie rozumieją, powiedzmy, ten świat biznesowy, jak coś powinno biznesowo zostać zrobione, nie, a my jako programiści bardzo często potrzebujemy, powiedzmy, wymagania, nie wiem, takie systemowe czy techniczne, nie, czyli Różnica. Użytkownik powinien mieć możliwość zalogowania się do systemu, nie? To jest wymaganie biznes biznesowe, nie? Że, a mhm. wymaganie, jakby takie, nie wiem, systemowe czy techniczne, Czyli jeżeli ja kliknę ten guzik, to wtedy zostanę, nie wiem, przekierowany na stronę Nix, tam wypełnię dane, wrócę i, i, i tak dalej, nie? I tutaj e, powiedzmy w, m, albo programista, albo, e, albo ktoś inny, nie? ktoś techniczny musi właśnie przetłumaczyć. Te wymagania, powiedzmy, system, te takie biznesowe czy tam funkcjonalne, na po prostu techniczne, nie? I on jest jakby taką powiedzmy, rolą tłumacza, nie? żeby zrozumieć, jakie jakie mamy wymagania, powiedzmy y co mamy biznesowo dostarczyć? Ta to kuma cum, po prostu ten kontekst biznesowy, ale nie za, znaczy w, z mojej praktyki, ba, bardzo mało osób po prostu jest w stanie, powiedzmy technicznie, powiedzieć, na przykład, co się powinno zadziać, w których miejscach systemu, na przykład, nie? jak on powinien się, się zachowywać. Mhm. No ja na przykład kiedyś na drugą nóżkę pracowałem w banku gdzie byliśmy właśnie zewnętrznym dostawcą to nie był body leasing to byliśmy zewnętrznym dostawcą i działało to w ten sposób że naszym powiedzmy nie wiem jakimś takim buforem był gość nie od nas z firmy tylko w ogóle od klienta naszego nie tego dla którego dostarczaliśmy oprogramowanie i ten gościu ten nasz ten nasz tak powiem kontakt to on nas umawiał na spotkania z osobami, które po prostu będą nam w stanie odpowiedzieć, wiesz, tu i teraz, jak gdyby, no, jakie jest, jakie jest to pytanie, nie? Bo to też nie zawsze była jedna osoba, która po prostu miała tą wiedzę, no, ale mm -hmm. to, to, to jest dosyć oczywiste, nie? Myślę, że to strasznie zależy, wiesz, od tego, jak się po prostu firmy dogadają i jak to jak to wygląda. Ten PM, czy jakkolwiek, jakkolwiek go nazwiemy, nie wiem, Scrum Master, whatever, może być po jednej, może być po drugiej stronie, to jest naprawdę kwestia dogadania się, nie? Natomiast, no... Zgadzamy się co do tego, że, że jakkolwiek ta współpraca by nie wyglądała, no to wizja architektury i celów no, musi być spójna. Nie mm -hmm. więc e, tak. to, 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 to musi być jakoś wzię wzięte spójnie pod uwagę. E, mm -hmm. To, co? To może byśmy przeszli do punktów, w którym moglibyśmy zasugerować, e, z czego się uczyć architektury? Mm -hmm. Jakiś taki dobry, dobry punkt. E, moje takie dwa typy, to jest książka Simona Brauna Software Architecture for Developers. Książka, z której podejrzewam, że ty byś być może się dużo jakichś tam nowych rzeczy nie dowiedział, raczej je znasz, natomiast osoby, które są ciut mniej obeznane w zagadnieniach typu trade-offy, drivery, nie wiem, adr C4 i tak dalej, tak dalej. Zyskają zupełnie inne spojrzenie na to, w ogóle, jakby w jaki sposób myśleć architektonicznie, w jaki sposób podejmować decyzje, co w ogóle jest ważne przy podejmowaniu decyzji, tych, o których mówiliśmy. Simon Brown, Software Architecture for Developers. I druga pozycja to by był Neil Ford i zdaje się Mark Richards, i to jest Fundamentals of Software Architecture. To jest książka, która jest bardziej techniczna. Ona. Też wchodzi w rzeczy typu drivery, decyzje um, i tak dalej, natomiast ona też omawia. Takie, można powiedzieć, kluczowe aspekty różnych stylów architektonicznych, typu jakieś tam właśnie monolity, systemy rozproszone, architektura heksagonalna, pipes and filters. Raczej w tej kolejności bym przez nie przechodził. Simon Brown jest w ogóle mega taki gładki, żeby przez niego się przejść, bardzo łatwo się czyta. Druga książka, również spoko, natomiast ona już jest troszeczkę bardziej mięsna. To jeszcze raz jest Fundamentals of Software Architecture Neil Ford mm -hmm. i, ja po, i Mark Richards. Ja to e, mm -hmm. później, e, więc to, to będzie do tego e, pod odcinkiem. E, to z mojej strony chyba klasyka Clean Architecture, e, czyli wydaje mi się, że chyba do, bardzo dobra książka, żeby po prostu zacząć w ogóle e, jakby przygodę powiedzmy z architekturą jako taką. E, jeszcze szukam, ja miałem Drugo fajną do polecenia. Na pewno jeszcze tak programuję tak aby nie naprawiać Julalowi, nie wiem kto się poprawnie mm -hmm. wymawia i jeszcze miałem jedno do polecenia, to muszę po prostu sobie sprawdzić. Podlinkuję także po prostu później pod, pod odcinkiem. Przyznam szczerze, że Clean Architecture nie czytałem, bo słyszałem opinię, że. Mm, tu, tu podkreślam, nie Clean Code, tylko Clean Architecture. Mhm. E, bo, bo to są nazwy podobne, a jednak zupełnie inne książki o czym innym. E, słyszałem opinię, że jest mocno biased. Jak gdyby rozwiązania, które tam, tam proponuje Uncle Bob. I. No, jak gdyby są dosyć duże wątpliwości a propos tego, co tam, co tam mm. było, ale to jakby to jest tylko być może plotka, ale, ale, ale że tak powiem, tutaj tutaj ja bym był tak, że tak powiem, na zero, nie na pewno tak, nie radził. Tak, Zaleszek będziesz traktował tę książkę, nie? bo jeżeli weźniesz to jako powiedzmy konkretne rozwiązanie, które masz implementować, no, no to tak, nie ale jeżeli to weźniesz powiedzmy. Yy, bo, bo on tam dużo pisze on wierszą of control, jak te moduły powiedzmy, yy, w jaki sposób tworzyć nie, nie, niezależne, nie? Jak to po, potakujesz jako powiedzmy, lekturę do nauki, jak, w jaki sposób pisać yy, kod powiedzmy, niezależny, nie, no to w tym kontekście jest uważam po prostu super, nie? Że jeżeli ktoś w ogóle wcześniej o tym nie, nie myślał, nie? Jak, yy, no, to, no, no to na pewno dużo sobie po prostu wyniesie. Ale, ale na pewno bardziej nie... o architekturze czy bardziej w ogóle o, o, o wzorcach. Yy... Bo to, mówię, co mówisz, so... to brzmi tak mm -hmm. bardziej nisko poziomowo, jeżeli chodzi o już po prostu implementację, nie? Niż, 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 bardziej wysoko poziomowo. Tam w sensie jakieś modele architektury są w ogóle omawiane? Yy, tak, on, on opisuje konkretny model, masz ten Clean Architecture, że to jest e, chyba ta e, powiedzmy taka ce, cebulowa architektura, nie? Że masz... E, Layered. E, e, tak, że, że w środku masz chyba tego kora i on m, też ci, opisuje w jaki sposób zrobić to, żeby e, powiedzmy e, te poszczególne elementy były od siebie po prostu nie, nie, niezależne, nie? Czyli bardziej powiedzmy te, technicznie opisuje jak, jak to robić, nie? To nie jest to jakoś tak mega wysoko poziomowo. Mhm, mm mhm. Mm Lecz na pewno warto przeczytać, żeby sobie chociażby wyrobić opinię. Yy, na pewno książek o architekturze nigdy za dużo. Nie? Zresztą do mm -hmm. niektórych książek to się wraca nawet po kilka razy. No tak. Yy, kurde jeszcze no, muszę sobie sprawdzić. Miałem jeszcze fajną książkę bardziej o, o powiedzmy, projektowaniu, oprogramowaniu o, o niż o samym powiedzmy, yy, architekturze. Yy, I pamiętam, że to ta książka mi dała ba, ba, po prostu ba, bardzo dużo, nie? E, że w ogóle inaczej e, spojrzałem na m, samo wytwarzanie oprogramowania, a po prostu nie e, oderwało mnie trochę po prostu, wiesz, od takiego myślenia po prostu kodem, nie? Bardziej zacząłem myśleć pro-biznesowo. Mm -hmm, mm -hmm. Brzmi dobrze. No, tak, ale to, no, to muszę sobie po prostu nie mogę teraz tak na szybko znaleźć, później po prostu po, podlinkuję. Yy, dobra, może co, jakieś krótkie podsumowanie yy, na koniec? To, od, tak, od czego byś zaczął? Yy, od czego? Yy, przede wszystkim, żeby myśleć o architekturze, nie? żeby nie, nie zostawiać... Yy o architekturze, może, może no, jeszcze krok nawet wcześniej, nie? Że o projekcie myśleć że dł e, długoterminowo. Mm, no, Tak, długoterminowo. Jak ten projekt będzie wyglądał, powiedzmy, za rok, dwa, pięć, nie? No oczywiście pomijając projekty, które, nie wiem co, na trzy miesiące je wyrzucimy, nie? Ale powiedzmy, jeżeli projekt jest jakiś dłuższy, tak? I jest perspektywa, że ten projekt będzie rozwijany, no to pomyślmy, jak ten projekt faktycznie będzie wyglądał za x, x czasu i się zastanówmy, e, czy decyzje, które m, podejmujemy teraz, po prostu nie kopną nas w w przyszłości. Mm -hmm, mm -hmm. E, tak, czyli to, co, to, to, co ja lubię określać, e, że nie bądźmy usatysfakcjonowani rozwiązaniem, które dostarczamy dzisiaj, tylko zastanówmy sobie, zastanówmy się jeszcze, e, czy ono przetrwa próbę czasu. Nie? Z czym konkretnie ja sobie takie pytanie zadaję: na co mogą narzekać ludzie za 2-3 lata. Nie? I to od razu w ogóle, jak, jak raz się dobrze zastanowicie nad tym i przyjdzie Wam do głowy, no, na przykład może się tutaj zmienić, tutaj zmienić, w ogóle to samo płynie. Sami mhm. sobie robicie code review, czy w ogóle jakiś tam mhm. design review. Nie? E, no, ja bym od siebie dodał jeszcze myślenie celem, czyli dlaczego, po co coś robimy. Nie, mhm. e, nie jak, nie co, tylko dlaczego. Nie? Przykładowo, znowu wybór jakichś tam technologii, narzędzi, biblioteki i tak dalej. Nieważne biblioteki, nieważne te wszystkie narzędzia, platformy i tak dalej. Po co ja coś robię? Jakie cechy ma to coś mieć? Nie? W sensie yy, do te, dopiero do, 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 do wymagań dobieram rozwiązania, nie? A, nie, a nie próbuję na przykład tym już przykładowym reduksem po prostu opierdzielić pół świata, nie? Bo, czy formikiem, nie? bo to się po prostu może źle skończyć. Mm -hmm. Dokładnie. A jeżeli e, jakiś temat chcielibyście, żebyśmy wiem, zgłębili, albo coś było niejasne, to śmiało pytajcie w komentarzach. E, myślę, że e, chętnie od, odpowiemy. A właśnie, jeżeli będziecie chcieli, to myślę, że tematów jest sporo, to może i nagram jakiś follow-up. Wejść w jakiś konkretny styl architektoniczny, w jakieś mm. zagadnienie. No, architektoniczne, a może w ogóle i techniczne, nie? Więc mm. lista tematów jest myślę długa, ale to właśnie zostawiamy wam do, do, do wyboru, co by was interesowało. Dokładnie. Więc dajcie znać, czy, czy się podobało, czy chcecie o tym słuchać w przeszłości. Tomek, dzięki za, że zgodziłeś się jeszcze raz. Dziękuję, Marcin, dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali za, za poświęcony nam czas. Dzięki. Dzięki, cześć.